Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Tak wyjątkowo, bo w kalendarzu sobota, 9 dzień czerwca, kiedy nagrywamy tę audycję. Wyjątkowo w weekend witam bardzo serdecznie w Tyflo Podcaście. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, a po drugiej stronie przy swoich mikrofonach dwóch moich dzisiejszych gości, którzy brzęczą, dźwięczą i wydają ich urządzenia różnego rodzaju odgłosy. Robert Łabęcki i Krzysztof Bruzda dziś razem ze mną poprowadzą tę audycję. Witam was bardzo serdecznie na antenie Tyflo Podcastu. Dzień dobry. Dobry wieczór. Ja chciałem powiedzieć, że nie brzęczę. Nie brzęczysz. Nie. To ja brzęczę. To Krzysztof zabrzęczał. Chociaż u ciebie, Robercie, to będziemy pewnie w okolicach pełnej godziny mieli dużo brzęczenia, gadania i oznajmiania. Kakofonie czasów. Zegarków. Tak. Postaram się wam tego zaoszczędzić, ale zobaczymy, jak się uda i co się uda. Zobaczymy. Wszystko się okaże, ale dziś nie będzie o zegarkach. Dziś będzie o telefonach, a konkretnie o jednym telefonie, który się nazywa Land Rover. To jest telefon niedostępny na polskim rynku. To jest... Powiedzmy, że jest to model N2. N2, Land Rover N2. To istotne, dlatego że na Allegro widziałem już A2 jako jedyny. To może... To jest N2. On jest bez tego, co nas interesuje, tak bez jest. Tych różnych ciekawych rzeczy, o których byśmy nie mówili, gdyby nie to, że ten telefon ma to, co ma. Nie ma, tak jest. Dokładnie. Telefon, tak jak wspomniałem, nie jest dostępny w Polsce. Robertowi udało się go sprowadzić z zagranicy, a potem się go pozbył i w tym momencie telefon ma Krzysztof. Więc dlatego dziś dwóch współprowadzących tę audycję będzie się dzielić z wami swoimi wrażeniami związanymi z użytkowaniem tego telefonu. Robercie, to na dobry początek pytanie... To nie tak, że pozbył się, tylko sprzedał. No po tak, prostu. No pozbyłeś się, że dostałeś za to pieniądze, to przy okazji jeszcze plus dla ciebie. Dlaczego, to też o tym na pewno powiemy, bo to myślę, że może być dość istotna kwestia dla niektórych z naszych słuchaczy, ale Robercie, na dobry początek zapytam, skąd w ogóle ten telefon trafił w twoje ręce? No bo w Polsce kupić go nie można. W Polsce kupić go nie można, ale najpierw zaczęło się od tego, że Paweł Masarczyk o telefonie mi powiedział, no i dał mi link do podcastu niejakiego Stereolega, człowieka, który nazywa się Aleksander, ale nazwiska już nie pomnę. I tenże człowiek opowiedział o tym telefonie, jak z nim się fajnie pracuje. No i ja tutaj odezwałem się do tutaj naszych rosyjskich partnerów, w tym Aleksandra Jaszyna, nie ukrywam, który mi pomógł skontaktować się z właśnie z twórcą podcastu i z człowiekiem, który sprzedaje tak naprawdę ten telefon i go uzdatnia dla nas do obsługi, dla osób niewidomych, konkretnie ze Stereolegiem. Oczywiście ja już mam od niego namiar, jeżeli byście chcieli kupić od niego ten telefon, tudzież inne rzeczy, bo on ma inne rzeczy też, to można do niego się zwrócić, czy to po rosyjsku, czy to po angielsku, bez problemu. Na adres mailowy można najpierw napisać, a potem będzie dalej korespondencja trwała. A czy możesz, Robercie, od razu podać jakiś namiar, żeby nasi słuchacze po prostu wiedzieli od razu, gdzie mogą uderzać, żeby... Stereoleg, może powiem tak, S jak Stanisław, T jak Tadeusz, E jak Elżbieta. Eryka, R jak Roman, tak. E jak Elżbieta, O jak Olga, L jak Lucyna, E jak Eugeniusz, G jak Genovefa, małpa mail, czyli M-A-I-L, Mariusz, Agata, Irena, Lucyna.ru, czyli... Roman Urszula. Roman Urszula, właśnie, dziękujemy, dziękuję bardzo, tak. Będziemy się teraz w krótkofalarstwo bawić. Tak, ale no tak, czyli Stereoleg,
@mail.ru i tam można napisać do człowieka w sprawie telefonu, tudzież innych różnych ciekawostek technicznych. Notabene tylko powiem, że jeżeli zostaniecie zaakceptowani na Skype'ie, a taki sam jest Skype, czyli StereoLeg, to dostaniecie w profilu, w opisie adres do najnowszego zbioru katalogu, to się nazywa katalog postojannej techniki, do najnowszego katalogu jakichś przystępnych rzeczy, które można kupić. Notabene powiem, że człowiek ten już uzdatnia nam te rzeczy, dostajemy to mówiące, przychodzi to po 3 tygodniach z Rosji, płacimy dla człowieka PayPalem, przesyłamy odpowiednią ilość dolarów, on powie ile, co i jak. No i w tym katalogu są różne rzeczy, to ja od razu jeszcze powiem, bo przeglądałem ten katalog swego czasu kilka tygodni temu. Mamy tam różne jest telefony, nowy. A jest już nowy. Z 2 czerwca. Aha, no to proszę, to jeszcze pewnie tak, będzie więcej. Tak, ale też nie przeglądam, tak. Tam jakieś telefony są różne, są jakieś odtwarzacze, słuchawki. No, tak. taka elektronika użytkowa. Komputerów zdaje się, że tam nie ma, albo jest jakiś albo nawet i nie. Ale przede wszystkim najwięcej jest telefonów. No i w tym właśnie jest Land Rover. I teraz przechodzimy do sedna. Dlaczego w ogóle ten telefon, Robercie, tak bardzo cię zainteresował, że postanowiłeś dokonać zagranicznego zakupu? Ponieważ posiada on klawiaturę. Posiada on fizyczną klawiaturę T9, taką jak posiada LG One Smart. I dlatego mnie ten telefon zainteresował, ponieważ ja z dotykiem, jak na razie androidowym, radzę sobie gorzej niż źle. Jedynym telefonem, którego używam, i tutaj powiem bez żadnej ściemy, jest LG One Smart, który ma klawiaturę. LG One Smart jest niestety telefonem już starszym, który ma dość duże ograniczenia, przede wszystkim pamięciowe. Nie da się w LG-ku przenieść aplikacji na kartę SD. Natomiast Land Rover jest już na nowszym Androidzie, na którym można przenosić aplikacje na kartę SD, ma więcej 6.0. pamięci. Tak, a LG jest na Androidzie 5.0, więc daje więcej możliwości. Poza tym Land Rover ma bardzo dobrego GPS-a i to Krzysztof będzie mówił o tym. To trzeba mu przyznać. I bardzo dobrze się sprawdza w nawigacjach, w tych aplikacjach nawigacyjnych pod Androida. To trzeba też przyznać. No i jak dostałem ten telefon, no wszystko było fajnie. Klawiatura, to Krzysztof powie, klawiatura śmieszna. Prawie T9. Bardzo. Prawie T9, ale da się przyzwyczaić. Natomiast no, jest parę tak, znaczy jedna w sumie dla mnie była rzecz, która mnie, że tak powiem, rozdrażniła troszkę w tym telefonie, dla którego ja, że tak powiem, sprzedałem ten telefon, ale dla niektórych ludzi może to nie być wcale żaden problem. To tak? Może od razu powiedzmy, jaka to rzecz? Co tam ci się nie spodobało? Mi się nie spodobało to, że nie mogę pisać po polsku poprawnie wiadomości, ani po prostu nie mogę pisać klawiaturą, tak? Nie mogę pisać klawiaturą fizyczną. I nie możesz wpisywać polskich znaków. Też. I czego jeszcze nie możesz? Dodajmy, że działa to tak. Działa to tak, że jak mamy aplikację tą wbudowaną w telefon, to możemy wpisywać literki. Nie możemy wpisywać polskich znaków, nie możemy wpisywać bodajże przecinków, kropek i znaków przystankowych. Natomiast jak mamy inne klawiatury, to możemy wpisywać tylko same cyferki i nic innego nam się nie wpisuje. Dodam, że klawiaturą dotykową wszystko się wpisuje bez problemu. Nie ma tutaj żadnych problemów z klawiaturą dotykową, żeby nie było, czyli z tą tak zwaną klawiaturą ekranową. To jedno. Rosjanie obeszli to aplikacją, która się nazywa Traditional T9 Keyboard,
Niestety aplikacja nie wspiera języka polskiego i nie da się jej zainstalować, jeśli mamy włączony język polski. Jeśli mamy włączony język angielski, wtedy aplikacja się instaluje, ale jak przełączymy na polski z powrotem, w tym momencie aplikacja jakby się, ta klawiatura jakby się chowa. No, nie możemy jej użyć, a nawet jeśli możemy jej użyć, to i tak mamy, że tak powiem, tylko angielskie literki. Także dla mnie jest to spore ograniczenie. Ponieważ ja uważam, że pisanie głosowe, o to też trzeba powiedzieć, pisanie głosowe tutaj w Land Roverze też bardzo ładnie działa. Natomiast ja nie ukrywam, że no to pisanie głosowe w ogóle w Google jest... No ma trochę błędów. No przede wszystkim jest problem ze znakami interpunkcyjnymi, tak? Tak, ale tak samo znaki interpunkcyjne nie napiszemy z tej klawiatury fizycznej. Napiszemy tylko literki, jeśli mamy zbudowanej tej klawiatury. Jasne. Natomiast nie napiszemy kropki i takich innych rzeczy. Natomiast to wszystko jest dostępne z klawiatury ekranowej i to nie ma problemu z tym. I mnie to troszkę rozdrażniło, więc jak miałem możliwość, no to po prostu telefon sprzedałem. A tutaj Krzysztof, że tak powiem, widzi, więc dla niego to nie jest żaden problem. Klawiatura dotykowa, ekranowa. Jest kwestia i sobie wzroku, z tym wszystkim radzi. No, niektórzy ludzie po prostu też sobie nawet niewidomi dobrze radzą z dotykiem. Ale to są różne szkoły, różne zdania i tak dalej. I preferencje przede wszystkim. No tak naprawdę chodzi o to, z czym komu, z czego komu jest wygodnie korzystać, bo to jest zasadniczo problem. Bo tak myślę, że... Jedni wolą Androida, inni wolą iOS-a. Przede wszystkim... Każdy mówi, że to jest dobre, tam to jest przede wszystkim też kwestia jest taka, że klawiatura, czy to w iOS-ie, czy to w Androidzie, no to jest proteza. To jest jakaś tam proteza użytkowa i albo ona, jak to z protezami, albo ona jest dopasowana lepiej, albo jest dopasowana gorzej. Ale to jest tylko i wyłącznie proteza. To nie są systemy dotykowe nie są przystosowane do obsługi klawiaturą tak w pełni. No, tak powinno być, żeby one były przystosowane, ale to, no to jednak zawsze więcej da się zrobić z interfejsu dotykowego. No i w tym przypadku to już wiecie, z czym mogą być problemy, jakie mogą być kłopoty. Jeżeli nadal was temat interesuje, no to też wiecie już, od kogo można telefon kupić, a za ile można go kupić. Urządzenie można kupić już z opłatami wszystkimi za 650 zł. To już są wszystkie opłaty po stronie i rosyjskiej, i po stronie polskiej, czyli tam te opłaty celne i tak dalej. No to wszystko, co jakby musi być zapłacone, tak? To jest $160 amerykańskich, żeby nie było. To tak mniej więcej się to przedkłada. Rozumiem. Wiadomo, że cena może się wahać w zależności od kursu dolara, tak? No, jedni zapłacą mniej, drudzy może trochę więcej, no. Ale to jest tak mniej więcej $160 amerykańskich. Okej. Okay. I za to dostajemy pudełeczko, w którym to pudełeczku mamy telefon, mamy ładowarkę, mamy słuchawki takie, zestaw słuchawkowy taki bardzo śmieszny. Mamy śrubokręt, którym trzeba, to Chris powie, dlaczego trzeba i co trzeba. Trzeba tak go rozkręcić, bo telefon jest wodoodporny, żeby nie było taki... Tak, niektórzy mówią, że telefon do zabijania. Fajnie. Tak, to jest telefon do zabijania. Zresztą widziałem testy, jak potem z samochodem jeździli i nic mu nie było. Także no dosyć odporny jest. Może nie powiem, że jest... niezniszczalny, ale jednak jest dość odporny. Okej, okay, to no cóż, no, co do, w tym pudełeczku do samego... jeszcze dostajemy Aha. antenkę. A, tak, czyli, o właśnie, tutaj. Zapomniałem. Czyli antenka? Dostajemy antenkę. Czyli czekajcie, żeby to nasi słuchacze i ja przy okazji, żebym dobrze zrozumiał. Antenka jest zewnętrzną częścią. To nie jest tak, że telefon ma jakąś antenkę, tylko tę antenkę musimy sobie przykręcić do tego telefonu. Przykręcić, tak. Tak, tak.
Dokładnie. Okej. Okay. I ta antenka... Antenka jest... Ale czy bez tej antenki to ten telefon będzie działał, czy nie? Czy musi... Oczywiście. Sam telefon tak. Antenka służy do czegoś innego, aczkolwiek wspomagająco do telefonu też może Do telefonu też. Dlatego, że przypomnijmy, że w Rosji i na wschodzie generalnie, tam gdzie ten telefon jest adresowany, odległości są olbrzymie między nadajnikami, stacjami i tak dalej. W związku z tym producent wyposażył jeszcze telefon w antenkę zewnętrzną, którą można dokręcić i ona może wspomagać nam zasięg telefonu. Jak również właśnie służy nam do krótkofalówki, bo... Tak jest, bo tu jest krótkofalówka wbudowana, ale o tym później. W telefon. W telefon, tak. Jest to mało tego, to jest taka krótkofalówka, że można ją sobie programować i to jest taka rozbudowana troszkę krótkofalówka. Dobrze, ale krótkofalówka, czyli... PMR-ka to jest właśnie, to jest PMR. 470 pasm. To jest takie urządzenie właśnie bardziej PMR, bo to nie jest krótkofalówka taka typowa, gdzie tam krótkofalowcy mogą się wymieniać i porozumiewać za pomocą tych znaków, tam SQ, coś tam. Nie. To nie jest to. To jest jak sobie grupka harcerzy idzie w góry i się gdzieś tam rozłączą czy coś, a ktoś ma drugą PMR-kę, to można sobie zestawić częstotliwości i się porozumieć w ten sposób. Aha. Albo na przykład też bardzo często na różnego rodzaju budowach, tak, albo w ochronie, tak, czyli to tego typu urządzenia, właśnie te tak zwane PMR-ki, to też warto powiedzieć, bo na przykład może jacyś zapaleni krótkofalowcy wolno rozmawiać bez zezwolenia. I by chcieli tam używać, ale to nie do tego. No, tylko trzeba powiedzieć, że to pasmo bez zezwolenia, ono jest tutaj na terenie Unii Europejskiej bardzo ograniczone, natomiast ten telefon ma to pasmo rozszerzone i można tam co nieco sobie posłuchać, jak ktoś wie gdzie i co i jak. No i mieszka w takim czyli mieście i mówisz o jakichś na przykład służbach typu policja, straż pożarna, pogotowie, czy bardziej taksówkarze? Bardziej taksówkarze, energetyka, chyba bardziej tak. Bo chodzi o to, że u nas prawdopodobnie i tutaj mnie możecie zabić państwo, ale u nas, o ile wiem, to pasmo PMR jest od 420 do 449, żebym nie skłamał, mogę tutaj nakłamać, natomiast to jest od 400 do 470, czyli mamy więcej. Mamy więcej, tak. Mamy więcej. Rozumiem. Tego pasma. Dobrze, tak, wiemy już, co mamy w pudełku. Mnie to jeszcze intryguje, słuchajcie, czemu, Robercie, powiedziałeś, że ten zestaw słuchawkowy jest śmieszny? To on się jakoś różni od takich popularnych słuchawek, które zwykle dostajemy z telefonem? No tak, dla mnie to jest o tyle dziwne, ponieważ każda z słuchawek, normalnie to mamy takie koreczki, prawda? No tak. A tutaj mamy jakby koreczek, ale z taką rurką, i tą rurkę wkładamy do ucha, a ten koreczek jakby zostaje trochę na zewnątrz. W ten sposób. Jak były kiedyś te słuchawki, ja pamiętam, że z notatnikiem Braillite dostałem właśnie taką słuchawkę, taki koreczek z rurką. Nie wiem, czy ty pamiętasz, Robercie, czy ty dostałeś ze swoim notatnikiem, bo pamiętam, że go miałeś. Chyba nie, ale... Właśnie coś takiego. Taka też dość specyficzna słuchawka, ale faktem ona się lepiej w uchu trzymała. Tak, i ona się lepiej w uchu trzyma. Gra może skupia dźwięk centralnie do kanału, tak? Przynajmniej słuchawka, którą ja pamiętam, gra gorzej. Bardzo taki tubkowaty dźwięk był z niej. I tak samo tu. Tak samo jest tu. Tak samo jest tu. Natomiast fajnie się to trzyma rzeczywiście w uszach. To trzeba przyznać. Ale jest to nietypowe, bo to nie jest koreczek. Ja słuchawek akurat nie używam, bo... No, jakby nie używam telefonu do słuchania muzyki i w ogóle, no od tego mam, powiedzmy, MP3, tak? Telefon służy do rozmowy i ewentualnie do jakichś tam aplikacji, pisania SMS-ów czy tam aplikacji. Natomiast czy coś, co jeszcze mogę powiedzieć, bardzo dobre Wi-Fi, bardzo czułe, bardzo dobry GPS i też naprawdę czuły internet, ten modemowy, co prawda bez LTE,
ale właśnie z całą resztą, z HS UPA, z HSP i tak dalej, z tymi plusami, spokojnie ściąga 21 Mbps, no i przede wszystkim no, bardzo ładnie łapie zasięg, bardzo ładnie trzyma ten zasięg. No to jeśli chodzi o... Także jeśli mamy na przykład kłopoty z zasięgiem w swoim miejscu zamieszkania, to ten telefon nam spokojnie je wyrówna. No bo tutaj się postarali o to. Jak nie, to dokręcamy antenkę i wtedy dokładnie, nam ten zasięg rośnie. Tak, dokładnie. Bo wszystko jest tam w tych telefonach, w tym telefonie pod zaślepką, pod zaślepkami. Czyli i gniazdo antenowe, i gniazdo słuchawkowe, i gniazdo ładowarki. Wszystko jest pod zaślepkami. To Krzysztof powie może, albo... Ale do tych zaślepek nie dostajemy się przy użyciu żadnego śrubokręta. To są po prostu takie kawałki gumy, które odchylamy i... Trzeba paznokciem, tak. Paznokciem odchylić. Trzeba to odchylić. One są na takich... Bo one nie są tak jak w niektórych urządzeniach, że je wyjmę i wsadzę do kieszeni, bo coś. One są przytwierdzone. Trzymają się tam gdzieś w środku w obudowie, wystarczy je tylko odchylić i odsunąć jakby od gniazda, z którego chcemy skorzystać. Jasne. I tyle. Okej. Okay. Dokładnie. To może teraz... Poza tym, cóż jeszcze? No cóż właśnie. Jeszcze? Bo jeszcze chciałbym powiedzieć, jak już jesteśmy przy opisywaniu tutaj niektórych rzeczy, gniazd i tak dalej. Telefon przede wszystkim, jak go dostałem, od razu mi się rzuciły w oczy pewne rzeczy. Mianowicie zrobił na mnie wrażenie takie, że jest on jakby stworzony do takich prac w trudnym terenie, że tak powiem. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego przede wszystkim, że po pierwsze, obudowa jest bardzo mocna, można tym naprawdę rzucać, to jest... No, bym powiedział telefon pancerny, nie przesadzając. Jest cały w miejscach newralgicznych ogumowany, żeby mu jakby amortyzacja, bo on ma tutaj przy obiektywie, tutaj gdzie jest aparat, gdzie jest kamera, z tyłu też jest ogumowany, na górze jest ogumowany i właśnie te wszystkie zaślepki łącznie z mikrofonem też jest ogumowane to wszystko. I teraz pomiędzy tym ogumowaniem na dole i na górze jest miarka. Jest miarka. Dlaczego powiedziałem, że mnie się to od razu rzuciło w oczy, że to jest telefon do pracy w różnych takich trudnych warunkach. Jest miarka. Można, jak ktoś na przykład, nie wiem, chciałby wymierzyć, bo tam właśnie chociażby na budowie, Henek, chodź no tutaj, bo nie mam miarki, masz jakąś, a nie mam, ale mam w telefonie. No to przykładają, ta miarka jest 15 cm ma. Czy ona w jakiś sposób może być dla nas przydatna? Czy ta podziałka nie jest wypukła, czy nie? Nie. To jest gładka podziałka z czarnodrukowymi... Ale metalowa. Ale metalowa, tak. To też jest dość istotne, dlatego że no, telefon, tak jak mówię, jest solidny, więc i miarka jest solidna. Nie sposób jest jej w ogóle w jakiś sposób zniszczyć, zarysować. To jest w ogóle jakiś taki dziwny tworzywo, jeśli chodzi o metal. Nie wiem, z czego to jest zrobione, ale próbowałem to nawet, przyznam się szczerze, zniszczyć, w sensie takim zarysować, tak? Ale no, nie da rady. Nie da się tego zarysować. Tam, gdzie są przyciski głośności i odblokowywania ekranu, też jest metalowa obudowa. No i cóż, wyświetlacz, no ile on może mieć cali? 2? 3,5 cala. 3,5 cala. No ja nie mam miarki w oczach, to tak jakby tylko na oku. No ale Robert ma specyfikację przed sobą. I właśnie może Robercie kilka słów teraz, skoro już do tego dotarliśmy, może o specyfikacji, co ten telefon ma w swoich bebechach, może, tak powiem. Może tak, zasilacz 3,5 cala, IPS, IPS. Wyświetlacz. 960, wyświetlacz. Wyświetlacz, ekran. Powiedziałeś zasilacz. Ekran.
Więc zasilacz. Ojoj. Więc dobrze, wyświetlacz 3,5 cala, 960x640 rozdzielczość i to jest typu IPS. IPS, nie wiem jak to komu to coś powie. Ale żeby nie było. Telefon to jest Land Rover, ale tak naprawdę fabryka, która to wyprodukowała, to jest Swell Technology. Chciałem uniknąć, ale ci chyba nie udziała. Nie uda się. SWELL. Swell Technology. Przez 2L. Tak, SWELL. Swell Technology, model N2. To jest tak naprawdę... I to jest chiński produkt, żeby nie było. Dlatego ta klawiatura taka jest, nie polska. Tak, model N2. Notabene na klawiaturze są znaczki angielskie i rosyjskie, żeby nie było. Chińskich tam nie ma. Ale to tak swoją drogą. Android w środku jest 6.0. Później aparaty, które są umieszczone. Aparat przedni 2 megapiksele, aparat tylni 5 megapikseli z fokusem. Nie jest to dużo, 5 megapikseli, ale spokojnie wystarczy do rozpoznania tekstu. Be My Eyes się nadaje. Też sprawdzałem. Też tam te technologie, bo niby to jest mało, te 5 megapikseli, ale te technologie, które tam wprowadzono jeszcze, te balansy bieli, fokusy i tak dalej, powodują to, że naprawdę nieźle z tego widać. I daje radę. Procesor, który jest MTK 6580 czterordzeniowy. Pamięć 1 bądź 2 giga RAM-u. I teraz 8 giga bądź 16 giga, w zależności od opcji, 8 giga bądź 16 giga tej pamięci wbudowanej. Ten ma 5. Czyli 8 nie, chyba. Bo sprawdzałem. No czyli to może 8, bo tam może... Bo na system. Ja sprawdzałem po prostu... No właśnie. Może aha, tak. No aha. Dobrze, no to 8 w takim razie. To ten ma 8 na 1. To ten ma 8 na 1. Ja przypomnę, że to i tak jest więcej niż w LG-ku, który ma 512 na 2 giga chyba, czy 4 nawet, jakoś tak bardzo mało. Sieci, które obsługuje Edge, GPRS, GSM, UMTS, ale nie LTE, żeby nie było. Ale HD Voice działa. HD Voice jak najbardziej. Jak najbardziej HD Voice jak działa. Jak najbardziej działa, sprawdzone. Wszystko działa oprócz LTE. To tak powiem. Wszystko działa oprócz LTE. Najkrócej, tak? Bo tutaj mógłbym wymieniać, że no, ten 852, ale to po prostu. Wszystko oprócz LTE. Wszystko działa, także ma wszystkie standardy oprócz LTE. Także ściągniemy sobie spokojnie 21 Mbps z internetu. Tak, 21 megabitów na sekundę maksymalna prędkość, 7,2 wysyłki, bo to jest ten HSPA+. Teraz tak, GPS ma, tutaj jest napisane tylko GPS, ponieważ to urządzenie nie ma tak zwanego AGPS-a, czyli tego wspomaganego GPS-a z internetu. On ma GPS z GLONASS-em, z tymi wszystkimi, ale GPS, czyli... Swój własny i nie potrzebuje wspomagania internetowego, bo niektóre telefony mają ten AGPS, korzystają ze wspomagania, to on nie korzysta, bo nie potrzebuje. Po prostu. Telefon ma jest na dwie karty microSIM. Dual SIM. I teraz te dwie karty, to się nazywa Dual Standby,
czyli o co tu chodzi, że możemy pracować dowolnie na jednej lub drugiej karcie SIM, ale wtedy, kiedy pracujemy na jednej, nie działa nam druga. Bo niektóre telefony nie mają dual standby, tylko mają inaczej. Mają dual active. Tutaj jest dual standby. Czyli załóżmy, że ja rozmawiam pod jednym numerem telefonu, to mimo tego, że druga karta jest włożona w telefon, to na drugą kartę nikt się nie dodzwoni. Żeby nie było. To nie da się tak zrobić, że można przełączać się w trakcie rozmów między jedną a drugą kartą. Nie. Po prostu pierwszeństwo ma ten, kto się dodzwoni na daną kartę SIM. Po prostu. Natomiast ułatwienie jest takie, że nie trzeba tych kart przekładać. I no że tak. Możemy dodzwonić się z dowolnej karty, tak? Z takiej, jaką chcemy. Dokładnie. Wi-Fi. 811 ABGN. Bez problemu. 802.11. Ale nie AC. ABGN. Tak, ale nie AC. Żeby nie było. AC nie ma, ale ma całą resztę. Całą resztę. Mamy NFC, wspierane 14443 i tak dalej, Ami, Sony, Felica, nie, przepraszam, nie umiem tego powiedzieć. Walkie-talkie, tutaj zasięg mamy 400-470 MHz, bateria 2700 mAh, odporność IP68, to jest klasa wodoodporności. No i teraz jeszcze wymiary tego całego urządzenia. 15 cm wysokości, 6 cm szerokości i 1,9 2 cm grubości. Tak można powiedzieć. To jest taka troszkę cegiełka. Jeżeli ktoś ma jakąś wyobraźnię taką, jak mu się poda wymiary, to sobie może to zwizualizować. I jeżeli nie, to ty, Krzysztofie, mówiłeś i to może komuś coś da, jakiś obraz, coś jak pomoże, ten telefon tak. wygląda, że to przypomina taką zwykłą, najzwyklejszą PMR-kę tak zwaną, czyli popularnie to się nazywa walkie-talkie, krótkofalówka. I tego typu urządzenia. I taki, ja mam jeszcze jedno skojarzenie, które myślę, że jest bardziej popularne. Telefon bezprzewodowy. O, mniej więcej. Tak, można. Chociaż to te telefony w tej chwili są już małe, mniejsze. Półokrągłe, ten jest całkiem płaski. Dokładnie. Więc to są takie... No tak, ale taki wiecie, telefon bezprzewodowy sprzed kilku lat, gdzie ta słuchawka to była taka z taką antenką, jeszcze niektóre telefony były nawet z klapką. No tak. Ten jest bez klapki. Tak. Land Rover jest bez klapki. Ten jest bez. Tak. Ciekawostką tego telefonu jest właśnie już tutaj wspominana klawiatura przez Roberta, ponieważ no normalnie telefon to ma 1, 2, 3, tak, 4, 5, 6, i później tam ma 7, 8, 9. Pod siódemką mamy gwiazdkę, pod dziewiątką mamy krzyżyk, chociażby kratkę, w środku pod mamy 0. Zero. Tak, a ten telefon ma troszeczkę inaczej klawiaturę ułożoną, bo ten telefon pewnie z tego tytułu, żeby było wygodniej dla ludzi, którzy używają. I tutaj zaraz powiem o dwóch ciekawostkach. Jak chodzi o pewne rzeczy, ale klawiatura. Pewnie dlatego jest ułożona inaczej, ponieważ w samych krótkofalówkach w ten sposób są ułożone klawiatury. Właśnie 1, 2, 3, później jest gwiazdka, 4, 5, 6, 0, 7, 8, 9, no i ta kratka. I w radiach krótkofalarskich tak samo są klawiatury ułożone. Najczęściej w takich właśnie PMR-kach, bo w radiach takich profesjonalnych, krótkofalarskich to no jest po staremu, tyle że z boku są dorzucone klawisze, ale w takich właśnie amatorskich krótkofalówkach właśnie w ten sposób ułożona jest klawiatura. Ja nie wiem, czy nasz kolega tutaj, że tak powiem, studyjny Kaziu
w swojej PMR-ce też nie ma tak samo klawiatury ułożonej. Nie dam sobie głowy uciąć, ale podejrzewam, że właśnie chyba tak. Ciekawostką jest to, że ten telefon ma dwa mikrofony, ale ten jeden i drugi mikrofon służą każdy do czegoś innego. Jeden z tych mikrofonów znajduje się pod klawiaturą i on służy do rozmów telefonicznych, skype'owych i różnych takich innych. A drugi telefon, drugi mikrofon znajduje się z tyłu telefonu i on obsługuje tylko tą PMR-kę. Więc jak chcemy skorzystać z PMR-ki, musimy gadać do tyłu telefonu. Bo jak będziemy mówić do przodu, to raczej on jest chyba mniejszej czułości i nie będzie nas za bardzo słychać za dobrze. Więc do PMR-ki służy nam mikrofon, który znajduje się z tyłu, mniej więcej też na tej samej wysokości, co ten mikrofon z przodu. Czy on w jakichś na przykład trybach głośno mówiących też nie jest wykorzystywany albo w tego typu sytuacjach? Z przodu tylko ten przedni. Rozumiem. W trybach głośno mówiących jest też ten z przodu. Tam jest tylko do PMR-ki z tyłu. Okej. Okay. Nic tam więcej. Natomiast co mogę powiedzieć, dodać, te klawisze od tej klawiatury są bardzo wyraźne. To nie są takie miałkie klawisze jak w LG, tylko to są naprawdę wyraźne, ładne klawisze, takie ładne, solidne, no nie sposób tego wyrwać, urwać. No nie, no tak. Cały telefon jest po prostu sierżmiężny. Widać, że tu po prostu... No i jeszcze z boku mamy przyciski. Widać, że tu po prostu ktoś pomyślał o tych ludziach, którzy pracują jednak fizycznie i potrzebują takiego telefonu, żeby no, on się nie rozleciał po chwili. Bo wiecie, jak na przykład ktoś pracuje na budowie albo gdzieś w takich miejscach, dokładnie, no to przecież nie będzie się też bawił z ekranem dotykowym, żeby na przykład wybrać kontakt. No nie, no on musi po prostu móc sobie to wybrać z klawiatury, bo ma na przykład ręce brudne albo usmarowane czymś. No albo i też, w rękawicach. Dokładnie, albo w rękawicach. I też chodzi o to, żeby ten ekran się, albo te przyciski się zaraz czymś nie zalały, żeby nie była konieczność zaraz czyszczenia tego telefonu. No więc tu naprawdę połączenie dwóch rzeczy, i telefon z klawiaturą, i taki telefon rzeczywiście wytrzymały. No i mamy też joystick w kształcie kwadrata, taki kwadrat w środku, tak jak w Nokiach takie. Tak, w Nokii E52 jest taki joystick. Jak tu? Tak. Ja bym powiedział, że to jest telefon w stylu retro. Można byłoby to tak jakby porównać do. No coś w tym jest. Taki telefon retro. Mamy zieloną, czerwoną słuchawkę. Tak. To jest na przednim panelu jakby tego telefonu. Tak, to nie są te przyciski. Tak, 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 tak. Nie. Poza tym powiem, że klawiatura, żeby być bardziej dokładnym, jest rzeczywiście, o czym nie powiedziałem, ułożona wiernie, nawet bym powiedział, tak jak klawiatura w radiu, bo teraz jak w krótkofalówce, ponieważ tutaj jak Robert wspomniał o tej słuchawce czerwonej, zielonej, to właśnie w krótkofalówkach nad tą klawiaturą, którą się obsługuje, też są takie cztery klawisze jak tu w telefonie, służą do czegoś innego, natomiast tutaj mamy w ten sposób, że nad czerwoną słuchawką się wycofujemy z jakby pod menu, a nad zieloną słuchawką, a nad czerwoną słuchawką mamy ten klawisz C do kasowania. I to bardzo fajnie wygląda, słuchajcie, bo to stanowi taką dosyć ciekawą całość, jak się na to popatrzy. Myślę, że jakby ktoś zobaczył taki telefon w sklepie za szybą, gdzieś w jakiejś gablocie, mógłby być dosyć zainteresowany, pomimo jego gabarytów. Dobrze, ale czy możesz, Krzysztofie, powiedzieć teraz tak konkretnie, jak są rozmieszczone te klawisze? No bo cyfry to już wiemy. I co mamy tam powyżej tych cyfr? Powyżej cyfr, jak już Robert wspomniał, mamy po lewej stronie zieloną słuchawkę, po prawej czerwoną. A nad tymi słuchawkami mamy właśnie wychodzenie z głębi menu. Jak jesteśmy głębiej, to możemy się wycofać o poziom wyżej. Czyli mamy fizyczny klawisz back. Tak. No, można to tak nazwać. Tudzieżby przy dłuższym przytrzymaniu, bo ten telefon ma też funkcje przypisane do tych klawiszy,
których chyba się nie da zmienić, a przynajmniej ja nie zauważyłem. I tak, przytrzymując zieloną słuchawkę dłużej, uruchamia nam się wywoływanie głosowe Google. Natomiast przytrzymując klawisz cofania, czyli ten nad zieloną słuchawką, możemy sobie wejść do panelu ostatnio uruchomionych aplikacji. Okej. Czerwoną słuchawką się go wyłącza, czyli, tam, czyli mamy tam to menu uruchom, ponownie wyłącz i tak dalej. Mhm. Tryb samolotowy. Tryb samolotowy, tak. To takie, to, to szybkie menu mamy. Dobrze. No i nad tym mamy ten przycisk C. I to, to, to można by powiedzieć, jest cała klawiatura z przodu. No i jeszcze mamy joystick. A gdzie, jest, joystick, słuch- a joystick... gdzie jest, słuchajcie, przycisk Home? Przycisku home jako takiego nie ma. To jest przycisk, który został zastąpiony właśnie przez ten przycisk nad zieloną słuchawką. Bo tak jak mówię, możemy się cofać, aż usłyszymy home, czyli domyślnie znajdziemy się na ekranie głównym. I teraz mówię, tak jak powiedziałem, przytrzymując ten przycisk dłużej, otworzy nam się, może to pokażę. Wejdę na przykład do aplikacji, jestem w aplikacjach i teraz przyciskając ten przycisk raz, wyszedłem już, powinien powiedzieć home, ale nie powiedział, nie wiem dlaczego, coś się TalkBack, że tak powiem, zbuntował, nie chciał, ale jesteśmy na głównym ekranie i teraz jak ja ten przycisk przytrzymam, przegląd. I tu mam ostatnio uruchomione aplikacje. Mogę teraz po bokach mamy usuwanie tych aplikacji pojedynczych. Albo możemy wyłączyć wszystkie naraz. Ale słuchajcie, jeżeli na przykład no, włączenie powiedzmy TalkBacka albo wyłączenie, mamy trzykrotne wciśnięcie home'a, to co, to tu się nie da tego zrobić nie, w ten sposób? Tu się nie da. Tutaj mamy, no na szczęście TalkBack jest rozwijany, dzięki Bogu jakoś tam, powoli, bo powoli, ale coś tam z nim robią. Ja używam Shine'a, ale w tej chwili na poczet tego spotkania uruchomiłem TalkBacka i TalkBack ma w swoim menu taką funkcję, taką opcję jak przycisk szybkiego dostępu, czy jakoś tak to się nazywa. I w momencie, kiedy nam telefon nie chce zagadać od razu, przyciskamy dwa przyciski góra-dół od głośności i wtedy uruchamia nam się ten tryb ułatwień dostępu. W TalkBacku są dwa sposoby na takie uruchomienie. Bądź to właśnie w ten sposób, jak powiedziałem, bądź to w sposób inny, który używam na innym telefonie, czyli po włączeniu telefonu, jeśli nam się telefon nie odezwie, stukamy dwoma palcami, przy czym drugie stuknięcie jest z przytrzymaniem, trzymamy kilka sekund i osiągamy ten sam efekt, czyli nam się TalkBack odezwie z tymi ułatwieniami. I on będzie działał, bo to nie jest z kolei włączenie TalkBacka na stałe, żeby nie było. To jest tylko na ten czas, więc musimy TalkBacka sobie włączyć osobno. Jak on już nam gada, no to musimy wejść do tych ustawień, do tego ułatwienia dostępu TalkBack i tam go włączyć. Żeby tam to wszystko to działało. Tylko na ten czas. Zastanawiam się. Znaczy ja powiem, a propos tych klawiszy głośności, trzeba przycisnąć naraz dwa klawisze głośności, tak, naraz, i je przytrzymać. To co powiedziałem. I przytrzymać. Tam i przytrzymać parę kilka sekund. Tak. Żeby to zadziałało. I to przy czym, faktycznie klawisze, sekund, bo klawisze głośności są z boku, jak rozumiem gdzieś, tak? Tak. Tak, po prawej stronie. Tak, normalnie jak w Androidowym telefonie. Mhm. I jeszcze jest jeden klawisz koło tych klawiszy. Do blokady głośności. Ekranu. Ale nie tylko, bo. Nie tylko, ja zaraz o tym też... powiem. Tak, no, ja dobra. Zaraz o tym powiem, bo on jest.
żeby z niego skorzystać, to nie jest tak, tak prosto, bo telefon, który dostajemy do ręki, pod tym klawiszem może nas poinformować tylko, i to po angielsku, ja nawet nie zwróciłem uwagi, prawdę mówiąc, przyznam się bez bicia, co on tam do mnie gada, ale coś po angielsku, że czegoś tam nie ma. W tym przypadku chodzi najprawdopodobniej, jak się domyślam, o to, że nie ma zapisanych numerów, które tam są potrzebne, żeby były. Chodzi o to, że ten przycisk służy do SOS tak zwanego. Aha. Jest do tego aplikacja osobna. SOS jest, tak, jest do tego osobna aplikacja i niektóre telefony mają, ja nie pamiętam, jak to się nazywa w innych telefonach, to są tak zwane szybkie kontakty, do kogo zadzwonić. Tylko że jak... Emergency tak zwane, bezpieczeństwo, tak, tak. Kontaktu bezpieczeństwa. Ale tutaj chodzi też jeszcze o coś innego, bo powiedzmy w tych telefonach innych niż Land Rover mamy takie taką wyszczególnioną grupę w wiadomościach, do których możemy, do której to grupy możemy dodać jakieś tam numery, nie wiem, mamy ojca kogoś tam, i niektóre telefony mają zrobione to tak, że te numery pokazują nam się na wyświetlaczu, jeśli to zaznaczymy, na wierzchu. Więc jak nam się coś stanie i ktoś znajdzie u nas telefon i go, powiedzmy, jakoś tam odblokuje, to zobaczy, że te numery mu się na dzień dobry wyświetlą na wyświetlaczu. Ale to są tylko numery, pod które można zadzwonić samemu. Natomiast tutaj sytuacja wygląda tak, że wchodzimy w SOS, w aplikację SOS. Ja to za chwilę pokażę i tam możemy zdefiniować do 5 numerów i teraz możemy wybrać sobie, co chcemy, żeby pod ten numer, pod tym numerem, pod, co, by, co, się, co chcemy, żeby się stało pod tymi numerami, o, w ten sposób. Więc telefon może zadzwonić pod jeden z tych 5 numerów w zależności po kolei. Tak jak tutaj kiedyś prezentowaliśmy ten telefon stacjonarny mówiący, tam też była taka funkcja i on też podobnie działa jak właśnie w tamtym telefonie, nie pamiętam modelu w tej chwili, co to było, może Robercie pamiętasz? To był Maxcom to, mówiący, o, taki, dziękuję, tak zapomniałem jaki. Tak, w Maxcomie właśnie była taka funkcja i on wysyłał SOS, taki sygnał, jak się dodzwonił gdzieś, ktoś podnosił słuchawkę, on wysyłał sygnał SOS i tyle. I już tam ktoś wiedział, że coś się dzieje. Tutaj w tym telefonie jest tak, że możemy też wysłać taki sygnał, bo możemy sobie to wybrać, albo możemy wysłać SMS-a i w SMS-ie jest help napisane, nie spolszczono tego, więc help, a pod spodem mamy szerokość i długość geograficzną naszego położenia. Czyli nasze współrzędne. GPS, współrzędne GPS. I na tej podstawie może nas ktoś zlokalizować. I mamy w ten sposób to rozwiązane, że jeśli jakiś numer pierwszy, powiedzmy, mamy 5 zaprogramowanych, pierwszy nie odpowiada, no to telefon dzwoni na kolejny i tak w koło, aż go ktoś nie zatrzyma, będzie tak wydzwaniał. Okej. Okay. Chyba, że ktoś tam odbierze albo po prostu ten SMS dojdzie, gdzie trzeba. Dobrze. Czy to tak działa. Czy jeszcze jakieś przyciski mamy z boku? Bo już wiemy o głośności, wiemy o blokadzie, co też nie jest typowe dla wszystkich telefonów z Androidem, to tak jeszcze, przecież telefony LG na przykład mają to na spodniej ściance. To też to nie jest do końca tak, że tak, wszystkie mają z boku. Z tym, że tutaj jeszcze jest jedna rzecz, która mnie trochę irytuje w tym telefonie, muszę powiedzieć. Nieraz, bo pamiętam, że były telefony, które... chyba Nokia nawet, w których, chyba teraz, nie wiem, no chyba we wszystkich się to już ustawia, ale czasami było tak, że jak się kupowało taką Nokię w sklepie, no to funkcja blokady klawiatury automatycznej była wyłączona i czasami było tak, że mając telefon w kieszeni, a w tej kieszeni jeszcze były klucze, nie wiem, cokolwiek, to czasami
ten telefon potrafił gdzieś zadzwonić, bo się kluczami czy czymś tam w kieszeni nacisnęło. No tak. I on dzwonił albo pod pierwszy numer, albo coś. Albo pod ostatni ten telefon wywołany, na przykład, z historii. Dokładnie. I ten telefon ma właśnie podobnie irytującą rzecz, ponieważ odblokowanie ekranu tutaj działa na dwa sposoby. Albo tym przyciskiem z boku, naciskając go raz, albo naciskając raz czerwoną słuchawkę. Ten sposób też się go odblokuje. Więc no, istnieje takie niebezpieczeństwo, jak właśnie w tamtych Nokiach, że można gdzieś zadzwonić niechcący. No ale to, powiedzmy, jest taki mankamencik, który da się jeszcze jakoś wytrzymać. Najwyżej telefon będzie musiał być w kieszeni, w której nic nie ma. I tyle. Jasne. Czyli co? Czyli to są wszystkie przyciski? To są wszystkie przyciski, które ten telefon posiada. A PMR-ka, PMR-ka nie ma jakiegoś swojego własnego guzika do nośnej? Jak chcesz nośną w PMR-ce odpalić, to przyciskasz w joysticku środkowy przycisk. A, w ten sposób to zrobili. Okej. Okay. Przytrzymujesz go dłużej i wtedy się to dzieje. Rozumiem. Przy czym to jeszcze jest inaczej. W momencie, gdy dostaniemy telefon od pana Stereolega, no telefon nam się ozwie, ale ta PMR-ka jest wyłączona. Wyłączona w aplikacjach. W aplikacjach jest taka aplikacja Talk i ona jest po prostu wyłączona. Jak wyłączymy tą aplikację, to wtedy nam ten środkowy, ten joystick dłużej przytrzymany, on nie działa, może być do czego innego w ogóle. Możemy sobie go do czego innego użyć. Więc musimy to sobie włączyć. I wtedy, jak włączymy tą aplikację Talk, to w tym momencie po prostu z aplikacji... Będzie tam nośna po prostu. Będzie dopiero wtedy to działało. Wtedy on będzie zdolny odbierać i tego. I co jeszcze ważnego trzeba powiedzieć, że telefon jest czysty, jak łza. Tak. Co to znaczy? Że jeżeli go wyresetujemy do ustawień fabrycznych, to nie odezwie nam się żaden talkback i nic z tych rzeczy. Ponieważ no, telefon jest czysty, tak? Musimy wszystko, że tak powiem, zainstalować. Tam powiedzmy, ale czekajcie, szczerze, czekajcie. Moment. Czy to znaczy, że w telefonie, kiedy go resetujemy do ustawień fabrycznych, bo to jest ważne, czy to znaczy, że nie ma tam talkbacka? Nie ma. Nie ma tam nic, nawet sklepu. Okej, okay, to jest ważne, to jest ważne i powiem szczerze, to jest dla mnie duży minus, bo w tym momencie, no okej, okay, ja rozumiem, my dostajemy ten telefon przystosowany do naszych potrzeb, to się bardzo chwali i to się cieszy i to wzbudza radość. Natomiast no, sytuacja czasem jest taka, że ten telefon mamy potrzebę zresetować do ustawień fabrycznych. I wtedy mamy problem. I to jest problem poważny. I mamy problem, tak, bo on nam się... Dlatego informujemy. Tak. Tak, on nam się resetuje do ustawień fabrycznych, a w tym momencie pojawia nam się bodajże albo język chiński, albo rosyjski na wyświetlaczu. Nie ma polskiego w ogóle. Mamy tylko angielski i pozostałe języki. Polskiego tam w ogóle nie ma, więc trzeba sobie wszystko doinstalowywać jeszcze raz od początku. No, znaczy nie. Polski język jest, bez przesady, natomiast trzeba sobie doinstalować Google Play i tak dalej, ale polski język jest. Dlatego, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że przy okazji kupna tego telefonu miałem do wyboru jeszcze zakup telefonu Samsung Galaxy Folder 2, też z klawiaturą i z Androidem, na którym to w ogóle nie było języka polskiego. Aha, tutaj to mi ten się język pomylił polski z tamtym jest telefonem. Okej, okay, moje tak, pytanie także, jest... Nie straszmy aż tak. Moje pytanie jest tu takie, jest. To czy my w takim razie mamy jakąś możliwość w ogóle, żeby sami sobie ten telefon po takim resecie przystosować do własnych potrzeb, jakoś za pomocą, nie wiem, czy jakiegoś oprogramowania komputerowego, czy w inny sposób, czy jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na osobę widzącą? W tym przypadku jesteśmy zdani chyba tylko na osobę widzącą, no, niestety. Widzącą. Tak jak chociaż... w przypadku dawnych Androidów, tych 2 i 3, no i nawet 4 Androida, tak? Tak, 4 też.
Także, chociaż także niestety. Po aktualizacji talkbacka już po stuknięciu dwoma palcami, ale to też trzeba zrobić umiejętnie, to nie jest tak, że ja sobie stuknę i mam. No trzeba odpowiednio te palce ułożyć, żeby nimi stuknąć dwoma naraz. To nam się odezwie jakoś tam. I to nie po polsku, tylko chyba po angielsku nam się odzywa. Teraz ale to też, już jest mniejsze zło. Teraz też ważna informacja. Telefon jest, jak dobrze pamiętam, zrutowany, prawda? Tak, tak. Jest zrutowany. Tylko, że jest zrutowany rutem, powiedzmy, no mi nieznanym, nie wiem, próbowaliśmy tutaj ogarnąć sprawę z Pawłem Masarczykiem, ale też nam się nie udało. I tak naprawdę sam fakt, że on jest zrutowany, to jeszcze nic nie znaczy, bo wielu rzeczy nam się na nim pomimo to nie udało zrobić, bo nie znamy tego ruta po prostu. Znaczy, nie wiadomo, czym to jest w ogóle zrobione. To jest też kwestia tego, że ja o tym mówię dlatego, że takie zrutowanie telefonu niesie za sobą pewne konsekwencje. Mianowicie na przykład oczywiście nie działa Google Pay, to jest jedna dokładnie rzecz. Chciałem to powiedzieć. I właśnie prawdopodobnie mogą nie działać różnego rodzaju aplikacje bankowe, bo dokładnie część aplikacji bankowych po prostu z zasady nie działa na zrutowanych telefonach. Tam coś się da zrobić, ja nie jestem specjalistą od Androida, ja używam iOS-a i to bez jailbreaka, więc tu się nie chcę jakoś zbytnio rozwodzić nad tematem. Ponoć można zrobić jakoś tak, żeby te nawet zrutowane telefony obsługiwały te aplikacje bankowe, tam coś trzeba dodać w Google, jakiś certyfikat, czy jakaś rejestracja telefon, jest tak, Google, do zaufanych i tak dalej. Jest to ponoć jakoś możliwe, ja się nie znam, nie wiem, czy ktoś z was jest w stanie coś więcej o tym? Ja właśnie ze względu na ten Google Pay poprosiłem Pawła Masarczyka, żebyśmy coś zadziałali, no ale no zainstalowaliśmy jakiegoś innego ruta, który powiem szczerze, się nie chciał do końca zainstalować, bo stwierdził, że już jest zrutowany i niestety nie udało się. No i aha, Paweł nie wie, czym to jest zrobione, że się nie da. Root po prostu, którego użyliśmy, stwierdził, że on już jest zrutowany, więc nic tu po nim. I koniec zabawy. Mm-hmm. No to jest też ważna, to jest też ważna rzecz, jeżeli ktoś korzysta z bankowości mobilnej, a jego aplikacja, a właściwie aplikacja jego banku nie działa na telefonach z rootem, no to może mieć problem, więc to... Ja od tego zacząłem, bo no, Google Pay to jest dla mnie dość istotna aplikacja i zacząłem jej używać, mając Huawei'a, który pamiętnego tyflo podcastu się wziął był i zbuntował, jak pamiętacie. Tam używałem Google Pay'a, no i mówię, no Google Pay, no to podstawa, tak? Idę do sklepu, nie muszę wziąć karty, mam telefon, fajnie jest. No ale w momencie, kiedy dodałem próbowałem dodać płatność, on mi wyświetlił, że I'm sorry, bo telefon jest zrutowany i nic nie będzie z tego, no to stwierdziłem, no fajnie, no i to Pawła się zwróciło. Fajnie było, ale polecił, już nie jest. Fajnie było. Tak. Google Pay ja mam, ale bezużytecznego na tym telefonie. No właśnie, bo sama aplikacja jest, oczywiście, tylko się później, zainstaluje jak bez przychodzi problemu, co tak, do czego, to są problemy. Jasne. No, niespodzianka przy kasie. Dobrze, to teraz moje kolejne pytanie, bo tu wspomniał Robert, zdaje się, że w zestawie nam przychodzi śrubokręt. No i co z tym śrubokrętem? Tak. Śrubokręt. Śrubokręt służy do tego, żeby ten telefon, mówiąc kolokwialnie, rozebrać. Odkręca się cztery śruby z tyłu, taka klapka jest. Pod tą klapką mamy dopiero baterię, a pod bateriami mamy te dwie karty SIM. I wejście na kartę pamięci. Tak, i wejście na kartę też pamięci. Też pod tymi bateriami. To wszystko jest tam schowane pewnie z powodu tej wodoszczelności. Aha, telefon daje radę, jak chodzi o wodoszczelność, do 4 metrów, to się dowiedziałem. Krzysztofie, ja od razu zapytam, te baterie, to znaczy, że tam jest więcej niż jedna, czy po prostu tak ci się powiedziało? No mówię o pakiecie, nie, no mówię o pakiecie, to jest taki pakiet jak właśnie w Samsungach czy coś. Mhm. Czyli taka płaska bateria, tak, po prostu? Potocznie, tak, no dokładnie, bo to nie jest akumulator, no bo przesadzę, jak powiem akumulator, takie pudełeczko, tak, taki pakiecik. Mhm. Plastikowy.
jak w Nokiach właśnie E52 mniej więcej można by porównać. Tylko że trochę grubszy. I trochę węższy. Jasne. Wracając do tematu, więc pod tym pakiecikiem mamy właśnie dwie karty SIM nano, żeby nie było. Mikro! Nie, bo wyjąłem to z mojego Huawei'a, a tam jest ta najmniejsza. A to także... tutaj specyfikacja twierdzi, że jest mikro, ale dobrze. No nie, 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 nie. I mamy właśnie gniazdo do karty tej rozszerzenia pamięci, bo ten telefon wbrew pozorom nie ma aż tylu pamięci, ile by się chciało, ale chyba on obsługuje do albo 32, albo do 64. Do 64. Bo już teraz nie pamiętam. Tak. Karty, więc... No i więc... tyle, co tam można pod tym... Czy montaż kart SIM jest problematyczny? Bo w niektórych telefonach to się trzeba trochę jednak nagimnastykować, jak powiem to tu tak, wygląda. Pojęcie względne, ponieważ wszystko zależy od tego, jaki kto jest zręczny, zwłaszcza jak chodzi o karty, które ktoś na przykład używał w innych telefonach, tak jak ja, i musi użyć adapteru, bo ja na przykład zgubiłem tą ramkę, z której została ta karta wyłamana i nie wiem, gdzie ona jest, ale nakupiłem sobie tych adapterów do kart SIM różnej wielkości. No i powiem szczerze, że zabawa jest, dlatego że bardzo łatwo jest przy zamykaniu karty w slocie ją po prostu z tego adapteru wysunąć. No ale czekaj, Krzysztofie, ale momencik, bo ty mówiłeś, że karta jest nano SIM, czyli jest ta najmniejsza, to nie jest ci potrzebny żaden adapter przecież. Dokładnie. Poczekaj. No to... Przepraszam. To dobrze mówiłem, że mikro. No. Okej, okay. Nie, no dobrze, no. Dobrze, bo mnie się jak zwykle pomyliło z telefonami. No dobrze. Także, okay. Proszę Państwa, mikro SIM. Mikro. Mikro jak mikropuszek. Okej. Mikro. Już dawno tego nie robiłem, więc zapomniałem w sumie. Karta włożona leży, tam karty położone są obie. Bo mam akurat dwa numery. A dlaczego wziąłem telefon od Roberta? Ponieważ no, nie chciałem nosić dwóch telefonów naraz, więc... No tak, dual SIM ma swoje zalety, bez wątpienia. Ohoho. Tak jest. No, to nie był Land Rover. To nie był Land Rover. Nie, to była seria telefonów stacjonarnych. Dokładnie. Land Rover ma ładniejsze dźwięki. Było zresztą słychać, jak dzwonił. Ktoś tu. W każdym razie dobrze, mikro. Już niech tak będzie. I tak jak mówię, no trzeba się trochę nagimnastykować z tymi kartami, bo założenie tej karty do slotu nie jest proste. Chociaż na pozór jest proste. No bo jak ktoś ma kartę wyłamaną, to po prostu ją przykłada do blaszki, która tam jest. A szkoda, że jest to w ten sposób wykonane, bo niektóre telefony miały wsuwane te karty, a to jest tylko taka przykładana. No i zamykamy, przesuwamy to delikatnie do przodu i karta siedzi. W przypadku karty, która jest w adapterze, no trzeba się trochę nagimnastykować. Dodajmy, te sloty mają takie drzwiczki. Takie drzwiczki, no to właśnie te blaszki, które mają stare telefony mniej więcej. No bo niektóre mają, na przykład LG nie ma tych drzwiczek i tam po prostu tę kartę się wsuwa. Uszkodzić slot. Wsuwa się tak. pod takie drzwiczki. Tu są drzwiczki i uważam, że jest lepiej. Lepiej, tak, ale to może zdecydowanie lepiej. Ale czy można tę kartę włożyć źle? Można. Potwierdzam, bo już przy wkładaniu pierwszym razem zdarzyło mi się. Można. I teraz trzeba bardzo mieć wyczulone palce, bo ten telefon, jak w niewielu telefonach sytuacja wygląda tutaj tak, że karta, jak wiemy, ma wycięcie takie na narożniku, prawda, z jednej strony.
i w telefonie jest odpowiednik tego nacięcia, ale w Land Roverze ten odpowiednik jest tak naprawdę mikro, ja miałem problem, żeby to wyczuć, w którą stronę ta karta ma być. I dwa razy udało mi się ją włożyć źle. Wprawdzie zamknęło się to, ale telefon system nie załapał karty, nie? Oczywiście. Ja mówię, kurczę, no co jest, no przecież karta siedzi, dobra, wszystko jest. Ale się okazuje, że nie. No i właśnie, tutaj jest problem z tym wycięciem. No ale to przy dobrych wiatrach da się z tym też uporać. Ja zakładałem kartę 10 minut, gdzie normalnie to powinno zająć, nie wiem, minutę. No ale za drugim razem to przypuszczam, że już byś wiedział, w którą stronę skierować to wycięcie. No. I po prostu tylko wystarczy wsunąć kartę, zasunąć drzwiczki i będzie działało. Z drugą kartą było prościej, bo tam nie musiałem używać adapteru, bo miałem akurat po Samsungu, więc tam już był gotowy wymiar. No więc z tą drugą kartą poszło bez problemu, ale w jednej mam adapter, więc tu trochę się natrudziłem. To teraz będzie takie moje pytanie kolejne. W sumie powinienem je zadać nieco wcześniej, ale mam nadzieję, że nasi słuchacze dotrwali do tego momentu. Jak ten telefon się właściwie włącza? A to ja już mówiłem na początku. Czerwoną słuchawką, gdzie nam się pojawia to całe menu. Mówiłeś o wyłączaniu. Czyli włącza się go identycznie, tak? Też czerwoną słuchawką. Identycznie, przytrzymując tą czerwoną słuchawkę. Analogicznie, bo no, najczęściej chyba telefony, mi się wydaje, jak do tej pory telefony, które ja miałem w ręce, to włączanie, wyłączanie... Zawsze tak samo, oczywiście. Tym samym przycisku. Natomiast ja wolałem zapytać, bo to wiadomo, to jest urządzenie, które w naszym kraju nie jest dystrybuowane, może jakoś inaczej to... Aczkolwiek powiem szczerze, Michale, że jak dostałem go do ręki, wyciągnąłem z pudełka, to sam się zastanawiałem, jak się to włącza. Dlatego zapytałem. Bo naciskałem na logikę. Tak? Jeśli najczęściej telefony wyłącza się tym samym przyciskiem, który służy do blokowania ekranu. Tak. W Androidach przynajmniej. A tutaj niespodzianka mnie spotkała, bo ja trzymam ten przycisk, trzymam i kurczę, baterie się wyczerpały, czy co? Nie. Nie działa. No to zacząłem wszystko przytrzymywać po parę sekund, i w końcu zadziałało. Aż w końcu trafiłem. Czy fakt włączenia, albo tego, że w końcu trafiliśmy na dobry przycisk, potwierdzany jest na przykład jakąś wibracją, czy to tak nie działa? Tak. Aha. Tak, potwierdzane jest wibracją przy wyłączaniu i przy włączaniu telefonu, z tym, że nie mamy poza wibracją żadnego dźwięku, tak jak niektóre telefony mają jakieś plumkadła pouruchamiane na start. Ten ma tylko wibrację. No i jak mamy już przystosowany telefon, przyjdzie do nas z już udźwiękowieniem, no to generalnie talkback nam się odzywa na dzień dobry, więc tutaj nie musimy się martwić. Ale tak, wibracja jest na dzień dobry i na do widzenia, także tutaj możemy zaobserwować kiedy. Jasne. Minusem tego telefonu jest jeszcze jedna rzecz, powiedzmy, że takim małym minusem. Fakt, że on się, ja się śmieję, że on się odpala jak Windows, strasznie powoli. Jak gość się włączy ze stanu takiego właśnie od początku, to naprawdę trzeba się naczekać. Ten telefon się, nie wiem, czy dobrze policzyłem, ale mniej więcej z minutę troszeczkę ponad się odpala. O, to faktycznie żeby długo. Żeby kod PIN się wyświetlił. Właśnie, skoro jesteśmy już przy kodzie PIN, ja pamiętam do dziś audycję, jaką wspólnie z Robertem robiliśmy na temat LG One Smarta i problemów, jakie tam wynikały z wprowadzeniem kodu PIN. Jak to wygląda w przypadku Land Rovera? Czy to się robi bez problemu na Shine i na Talkbacku? Czy tu trzeba też znowu jakiś sztuczek, że z tym zadziała, z tym nie zadziała? Jak to jest? Ja może, bo kod mój akurat, nie sądzę, żeby karta wpadła w ręce jakichś moich słuchaczy obecnych.
bądź przyszłych, więc ja mogę to spokojnie zademonstrować. Ja ten telefon wyłączę. Dobra, damy reboot. I jak widać, pewne rzeczy są nieprzetłumaczone. Nieprzetłumaczone. I teraz... ja mogę potwierdzić, i teraz uwaga. Że... Mhm. Telefon się włącza. Liczcie, start. Czekamy. Na razie mamy ciemny wyświetlacz. Nic się nie dzieje. Czy wizualnie jakoś, jeżeli ktoś posługuje się chociażby resztkami wzroku, da się jakoś odgadnąć, czy telefon... Ktoś liczy? ...się włącza, wyłącza? Nie, mamy, nie. Mamy nie liczę, logo, szczerze mówiąc. Land Rovera. Logo się pojawia, tak? Tak, teraz mamy napis Land Rover. Okej. Okay. Czekamy dalej. No to sobie czekamy, cierpliwie. Żadnych cięć, nie będziemy tu żadnych robić. Żadnych cięć, żeby nie było. Nie będziemy tu tak robić, żebyście mieli okazję się przekonać, jak to długo trwa. Albo krótko, no bo to nadal mamy napis Land Rover. Znaczy, ja mogę powiedzieć... O, jest. Chyba. I jeszcze, ale jeszcze nie mam kodu PIN. Ale dźwięk się odezwał. Ale ten jakiś dźwięk skądś on jest? Dźwięk się odezwał, dlatego że powiadomienia mam włączone. Aha. I to przyszły powiadomienia, okay, na dzień dobry. I teraz mamy dopiero kod PIN. I kod PIN możemy spokojnie z klawiatury sobie wpisać. 5, 8, 8. I teraz, żeby nie było tak łatwo, to nie zatwierdzimy go z klawiatury. Musimy z klawiatury dotykowej. Czyli joysticka nie da się użyć na przykład po prostu go wciskając. To tak nie zadziała. Albo jakąś tam słuchawkę którąś. A... Niestety. Teraz muszę odblokować drugą kartę. O. No kto tam? Powiadomienia przychodzą. No, i już mam odblokowany Shine telefon. Plus to swoją drogą taka moja refleksja. To jest bierze, to akurat... Czy to talkback? To jest talkback. Ale jakieś tam dźwięki rodem z voiceovera się pojawiły prawie, że więc myślałem, że to Shine Plus. Bo to jest Audex, Michale. Aha, to co to jest, możesz powiedzieć? To jest Audex, to jest zupełnie inna aplikacja, która służy do... Ja słyszałem, że od naszego kolegi Pawła Masarczyka, że Audex próbuje zrobić screen readera w ogóle. Znaczy z Audexa próbują zrobić screen readera. Na razie są to dźwięki, jest tam kilka schematów dźwiękowych, między innymi jest schemat, który się nazywa VoiceOver. I to jest właśnie to. Okej, okay, myślałem, że to Shine Plus, Shine Plus bierze dźwięki naprawdę z różnych dziwnych źródeł. Tam coś z NVDA jest, z Windowsa, więc tak, więc no, tak pomyślałem. Natomiast to jest, ja jeszcze jedno, bo chciałem usprawiedliwić ten telefon troszeczkę, ponieważ Audex jest aplikacją, która się uruchamia w tle razem z telefonem. I te wszystkie aplikacje jednak wydłużają start tego telefonu, żeby nie było. Pewnie tak, ale, ale to akurat to od razu nie zapytam. Ma nic ja od razu zapytam, tego. Czy Audex to jest aplikacja, którą dostajemy w pakiecie już od razu, czy to po nie, prostu nie, nie, ty, nie, 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 to jest nie w sklepie. Okej. Okay. Nie, Google, to jest ze sklepu. Dalej. Ale za darmo. Za jasne darmo, tak. Można sobie ją pobrać. Ale tak nie, mówiłem, nie, ona nie jest zainstalowana. Zainstalowany kolega... jest tylko TalkBack. TalkBack jest zainstalowany i coś, co się nazywa Buttons Remapper, co można używać albo nie, czyli żeby przemapować sobie klawiaturę tą fizyczną na różne... Pod siebie po prostu. Pod siebie, bo można to zrobić. Tą aplikacją Buttons Remapper. No i co jest jeszcze w głównym... Jak się podłączy telefon komputerkiem, to w głównym katalogu mamy coś, co się nazywa Land Rover Apps, taki folder. I tam mamy troszkę podcastów w języku rosyjskim, audio i spis, znaczy i oprogramowanie, które tak, możemy sobie użyć tam jest do backupu, tak? Na przykład, znaczy tak jakby katalog z backupem oprogramowania, coś takiego.
Ja powiem jeszcze jedną rzecz dość istotną, mianowicie jeśli ze sklepu Google Play ściągniemy sobie aplikację Land Rovera, to ktoś, kto posiada samochód Land Rovera, może za pomocą tego telefonu sterować pewnymi funkcjami tego samochodu, czyli włączyć, wyłączyć światła, alarm sobie uruchomić albo go zdeaktywować, no wycieraczki różne, no jedyne co to tam biegów nie można przełączać, odpalić samochód nim też można, także z tą aplikacją Land Rovera da się połączyć z samochodem, łączymy się Bluetoothem i wtedy te wszystkie funkcje nam działają. Rozumiem. To tak na marginesie dla kierowców, jakby ktoś słuchał z kierowców niewidomych. No tak, to się czasem zdarza, że osoba, która jest niewidoma w papierach, ale ma na przykład prawo jazdy, no to już takie kwiatki w historii orzecznictwa miały miejsce, więc... No, i mają miejsce. I mają miejsce, więc... Więc wcale to tak pół żartem, pół serio, ale może i rzeczywiście ktoś się wśród naszych słuchaczy znajduje, kto jest w takiej sytuacji. Okej, dobrze. W każdym razie no, telefon jest kompatybilny z samochodami Land Rovera. Land Rovera, jasne. To teraz może, Krzysztofie, coś byś zademonstrował naszym słuchaczom z praktyki używania tego telefonu. Jasne. Tak, TOK. To jest ta właśnie PMR-ka. Tak jak powiedziałem, nie będę demonstrował szumu tego, bo potem jest to trudno, żeby to wyłączyć za pomocą, że tak powiem, po niewidomemu, dlatego że w momencie, kiedy ta PMR-ka szumi, TalkBack ani żaden inny screen reader nie ma się jakby prawa, nie ma się jak przebić. Czyli lepiej tego nie aktywować. Wymuszane. Lepiej, żeby to zostało na Squelchu, tak jak jest, na tym całym SQL, bo to zaczyna szumieć, kiedy SQL ustawimy sobie w ustawieniach tego toka na zero. To się przydaje, ale to się przydaje osobom widzącym. Ja raz to zrobiłem i potem chodziłem za ludźmi, którzy widzą i prosiłem o pomoc, żeby tego Squelcha mi po prostu przesunęli. No nie dało rady, no bez gadacza ani rusz, tak? W tym momencie. Dobrze. Mamy tutaj odpalony ten... Ja podgłoszę może ten telefon. Żeby było lepiej słychać. O. Ten wolum to się tyczy krótkofalówki, nie telefonu, więc... Jasne. I mamy tak. Hot to call. Czyli wiadomo, tak? Trzymaj, gorące, żeby mówić. Połączenie. Nie, hold. Tak. To trzymaj, żeby mówić. Aha, hold, dobrze, hold. Hot to call. Tak. Czyli tu możemy sobie nośną, jakby ten joystick był czymś zajęty innym też, to możemy tutaj. Jakby, bo to jest ta nośna nasza. Aha, ważna rzecz, krótkofalówka ma 2 waty, także trochę więcej chyba niż PMR-ka. Także można z tego 2 waty wydusić. BDN volume down, przycisk, BDN siwi, przycisk, BDN volume up, talk, przycisk, menu. Talk, tak, talk, to jest przycisk, który nas interesuje. I... Kiedy klikniemy w ten przycisk, możemy dodać sobie kanały właśnie PMR-kowe. Ja sobie tutaj... Select channel. Wybierz kanał. Custom channels. Add channel. Przycisk. O. Tak. 433.2250. Pole edycji. Mamy wpisaną domyślną częstotliwość, którą możemy zmienić. I w tym momencie pokazała nam się klawiatura ekranowa, ale możemy to również obsłużyć tym razem z klawiatury fizycznej bez problemu. Ja tego nie będę zmieniał, bo ja tutaj niektóre rzeczy mam poustawiane, ale pokażę mniej więcej, jak wygląda sytuacja. 2 pole edycji.
SQ, to jest właśnie to, o czym mówiłem, ten SQL. Jeśli będzie na 0, będzie nam to szumiało. Tu jest na 2 ustawione, tak jak ja chciałem, żeby trochę podszumywało, ale żeby nie szumiało, jak się wyjdzie na zewnątrz, bo to różne zakłócenia łapie, więc... I tu mamy częstotliwość już wprowadzoną. TX. I RX. To jest przesunięcie, jak korzystamy z jakichś przemienników w tym momencie. Także tutaj mamy przesunięcie. Czyli tu mamy jakby dwie częstotliwości, tak? Nadawania i odbierania. Tak, tak. Na jednym, jak naciśniemy tą nośną, to nam się przełączy na częstotliwość TX, puścimy na RX. To jest taki właśnie przeskok. I ten przeskok może być o 12 decybeli, jak dobrze pamiętam, albo o 24. Nie zaznaczono 25.0K. 25. Kilo. Pomyliłem się. Kilo. Zaznaczono. Kiloherce. 12.5K. Przycisk opcji GBW. Zaznaczono. High. Przycisk opcji. Tutaj mamy. Nie zaznaczono. Love. Przycisk opcji. Love to jest moc. To jest moc. Tutaj ustawiamy, z jaką mocą chcemy wypuścić sygnał od nas. Cover. Pole edycji. Name. Tutaj jest nazwa kanału. Możemy sobie go nazwać, nie wiem, kanał pierwszy albo nie wiem, jakoś tam inaczej. Channel. I dodaj kanał. Dodajemy tutaj kanał. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz tutaj jest. Przyjdź wyżej. Tylko czy mi się do niej uda dojść. O, CTCSS. To jest, pewnie Michale też miałeś z tym do czynienia. To jest taki sygnał, który w hercach się ustawia do otwarcia przemiennika. A jest coś takiego, że się zaczyna i kończy wypowiedź tym sygnałem, dokładnie tak? Dokładnie tak. Okej. I to jest właśnie do tego. I tutaj wpisujemy częstotliwość, klikamy Add Channel i tyle. I później już możemy sobie wybierać ten kanał, klikając właśnie w tok i w miejscu, które nam się pokaże, będziemy mieli nasze ponazywane kanały, tak jak sobie nazwiemy. Klikając ten kanał, ta PMR-ka w telefonie od razu automatycznie nam się ustawi w te częstotliwości i możemy rozmawiać. Kanałów jest 12. Niestety, wbrew temu, co mówił Robert mi kiedyś, kanałów jest 12. Próbowałem więcej, niestety się nie da. Można tylko 12. I chyba w PMR-ce też jest 12, jak się nie mylę, tych kanałów. Więcej tam chyba nie ma. Tak jak już Robert wspomniał, od 400 do 470 częstotliwość jest, więc dosyć szeroko to chodzi, jak na tego typu urządzenie. No i cóż, o PMR-ce można by powiedzieć w zasadzie tyle. Confirm to quit. Wyjdziemy. No dobrze, Krzysztofie, ale myślę, że no PMR-ka fajna rzecz, jako wartość dodana, ale mnie jako potencjalnego użytkownika takiego telefonu interesowałyby takie prozaiczne rzeczy. Na przykład no, mamy tę klawiaturę i teraz jak ona nam zadziała w momencie, kiedy jesteśmy po prostu gdziekolwiek w telefonie, mamy sobie otwartą jakąś aplikację. Co się dzieje, jak zaczniemy wciskać klawisze z cyframi? Czy one wywołają nam od razu aplikację telefon, czy co się stanie? Nie, tutaj mamy tylko, ja zresztą pokażę, wejdę w ustawienia. Ustawienia. I mamy tylko góra-dół joystick nam działa. Ustawienia. Okay. Bluetooth, karty SIM, użycie danych. Tak, to jest joystick w dół, joystick w górę. A tu mogę sobie naciskać i nic się nie dzieje. Co to znaczy, naciskasz teraz co, lewo, prawo, tak? Klawisze cyfrowe, cyfry, tak. A jak wciśniesz joystick, to jest potwierdzenie, czy nie? Użycie danych,
Tak. To jest potwierdzenie, ale nie ufałbym tego, temu za bardzo, jeśli chodzi o korzystanie z klawiszy. Się stąd wycofam. Dlatego, że zauważyłem jedną rzecz też na minus tego telefonu, że joystick, jeśli używamy joysticka, to on zawsze się ustawia poniżej tej linijki, która nas interesuje. Czyli na przykład, jeśli mamy od góry, przykładowo, latarkę, a pod spodem mamy tam, powiedzmy, nie wiem, talkbacka i pod spodem mamy tam, powiedzmy, jeszcze, nie wiem, jakieś coś inne, to idąc z joystickiem nie mamy tej pewności, że na pewno wylądujemy na talkbacku, chociaż on powie, że to jest talkback, ale zatwierdzimy latarkę na przykład. Czyli tak lepiej, nawigując po lepiej obiektach, to korzystać z ekranu dotykowego mimo wszystko. Z ekranu, tak. Dobrze, to ja zapytam krótko i treściwie. To po co nam właściwie ta klawiatura? Klawiatura nam służy do też kilku rzeczy. Między innymi do dzwonienia. W jaki sposób dzwoni się z klawiatury? Możesz pokazać? Dzwonimy w ten sposób, że naciskamy sobie... inaczej, telefon jak dostajemy, to on już ma ikonkę. Ja go pod siebie jakby trochę skonfigurowałem, aha, więc pewnych rzeczy on już nie ma. Natomiast jak dostajemy, jest na pasku na dole ikonka telefon. Ale ten telefon jest też podpięty pod czerwoną słuchawkę, więc możemy ją nacisnąć. Telefon. I jesteśmy w telefonie, tak? I teraz załóżmy, że chcesz do mnie zadzwonić. Że nawet nie, wiadomo, no mógłbyś skorzystać z kontaktów, ale to ja ci zaraz podam mój numer telefonu. Załóżmy, jasne, że chciałbyś go wybrać z klawiatury. 695-918-803. Powoli. 6, 9, 5. Tak. 9, 1, 8. 9, 1, 8. 8, 0, 3. I 8, 0, 3. I wciskam zieloną słuchawkę. Okay. I on teraz się pyta, z jakiej karty ma skorzystać. Aha. Zapasowa. No to wybierz, tak, którą tam chcesz. Wybieram i spróbuj kartę. Zadzwonić. CIM 1, karta, telefon. Wybrałem. Telefon. Warunkowe przekazywanie połączenia. Ale się nie udało. 591 jeszcze raz. Trwa wybieranie numeru. Połączenie zakończone. 69 591 803. Dlatego, że tam wyszło 69. No to spróbuj jeszcze raz. Właśnie. Na 70%. Jeszcze raz. Natomiast ja chciałem jedną rzecz powiedzieć, no, a propos tego, bo tutaj w zależności od tego, jaki sobie damy pulpit, to tak się to zachowuje. Ja mówię, jak mamy domyślny pulpit, nie ma z tym problemu. Ja nie wiem, jaki się dał pulpit dla siebie, ja jakie mam, aplikacje tam wrzucił. Mam tą nowa launcher, więc... I w zależności, jak ją skonfigurował, to jest jeszcze inna kwestia. W każdym razie ja nie miałem tych problemów, że joystick mi lądował nie tam, gdzie trzeba. Tutaj nie było z tym problemu, przynajmniej dla mnie. Tak samo nie miałem problemów z dzwonieniem, ale fakt faktem, że ja telefonowałem z głównej tej aplikacji wbudowanej w telefon. Tak, nie bawiłem się w żadne trufony i w żadne takie, tylko z głównej aplikacji i wtedy rzeczywiście to działa. Ja nie wiem jak tutaj, bo no co, ja jestem w ogóle zdziwiony, bo on normalnie powinien dużo gada strasznie, takie tony. Normalnie słuchać DTMF-y, jak się wybiera numer. Dla tych, którzy nie wiedzą DTMF, no to po prostu te takie tony telefoniczne, które wydaje aparat stacjonarny albo nawet i telefony komórkowe, kiedy wybieramy numer. No co, Krzysztofie, to spróbuj może jeszcze raz. No. Dobrze, to może inaczej. Zadzwonię po prostu do znanego operatora wszystkim.
Znaczy, no, ale swój numer powinieneś znać, no to wiesz, to spróbuj wybrać. Zadzwoń po prostu z telefonu zbudowanej aplikacji, nie z trufona. No to by musiał go przełączać na domyślną. Albo tak, nie, albo po prostu może spróbuj to... jeszcze raz. Nie, nie musisz. Albo spróbuj jeszcze raz. Zobaczmy, albo czy to albo odpal po prostu działać. Telefon z aplikacji telefon, a nie z trufona. Ja mam podpięty trufon już pod tą klawiaturą. Dobrze, 6. 9. 9. 5. 9. 1. 8. 9. 1. 8. 8. 0. 3. I 8. 0. 3. Sprawdźmy. 5. Przycisk. Schowajmy klawiaturkę, żeby nam tutaj nie przeszkadzała. Wybrano wersja bez reklam. Michał Dziwisz. Ostatni a, iż od razu mi tutaj... Michał Dziwisz, godzina 17. Teraz mi pokazał Michał Dziwisz. Wyświetlam ale... elementy od 1 do 2 z 2. Wybierz telefon. Wybrano plus 48 miliardów 695 mil... No, dobrze. Teoretycznie dzwoni. Czekamy. Znaczy ja mogę powiedzieć, że normalnie w tej wbudowanej aplikacji normalnie słychać, jak wybieramy numer. I zadzwoni. Nie ma z tym problemu. I zadzwoni. Natomiast jakbym mi tak miał gadać telefon, jakbym miał numer wybierać, to chyba bym, nie wiem, coś sobie zrobił. Ale to jest inna kwestia, tak? Bo to jest kwestia Androida. To jest tak samo z LG-kiem. Jak dzwonimy z wbudowanej aplikacji w LG-ka, jest wszystko okej. Okay. Jak zaczniemy kombinować z trufonami, XDR-ami i innymi takimi, których jest pełno w Androidzie, zaczynają się schodki. To żebyście wiedzieli po prostu. To jest Android. Ja skorzystałem z trufona z jednego powodu. No kolega Michał, tutaj nie wiem, czy pokazywałeś już aplikację na którymś tyflopodcaście, czy nie, w każdym razie korzystasz z płatnej aplikacji, która blokuje ci numery. Dokładnie. No, była pokazywana aplikacja Shuda i Answer. Wbudowana aplikacja w Land Rovera, ta jego oryginalna, niestety nie posiada czarnej listy, więc dlatego zdecydowałem się na trufon, który czarną listę ową tą posiada. Ale poczekaj, bo to jest aplikacja, która ona ma już jakąś zdefiniowaną czarną listę, czy po prostu to jest taka funkcja tej aplikacji, że możesz sobie dodać numer, z którym nie życzysz sobie mieć kontaktu, żeby on po prostu ten numer blokował? Tak, musisz sobie dodawać, po prostu okay, klikasz czyli to ten jest, numer czyli i dodajesz to jest to, go do czarnej listy. Czyli to jest to, co na przykład no i w iOSie mamy po prostu w systemie te blokowane połączenia. Dokładnie. Bo Should I Answer to jest jeszcze co innego. To jest cała baza numerów, które są numerami różnego rodzaju telemarketerów, instytucji bankowych, jakichś pożyczek, chwilówek, maklerów giełdowych, pseudo i innych takich, którzy po prostu dzwonią i nękają. Więc to się troszeczkę różni, to od razu chciałem powiedzieć, bo już myślałem, że aplikacja dokładnie nam oferuje na starcie taką bazę, no to by wtedy było rzeczywiście coś. Nie, to jest taki blacklist, bym powiedział. Jasne. Taki... No i Land Rover tego fabrycznie nie ma w tej swojej aplikacji, stąd właśnie trufon. Który to trufon też będzie pokazywany, jak się kolega Tomasz, nasz redakcyjny Bilecki, zdecyduje, bo już przymierzaliśmy się do tego trufona parę razy. No i tyle. No i da się z tego zadzwonić, jak słyszeliście nawet, z klawiatury, tylko trzeba trochę uważniej może naciskać. No dobrze, Krzysztofie, no to no moje kolejne telefon... pytanie. Krzysztofie, moje kolejne pytanie. To w takim razie, okej, okay, już, wiemy. Już... Da się odebrać. No to dobrze, to zaraz zadzwonimy do kolegi Krzysztofa, bo ja chciałem ci zadać kolejne pytanie z gatunku trudnych, ale to je zadam za moment. Teraz spróbuję do ciebie zadzwonić. Zobaczymy, jak zadziała. Tak. Zadzwoń do Krzysztof Bruzda. Muszę ci w końcu zmienić tę etykietę. iPhone, tak. Chociaż z tymi dźwiękami, które teraz tu posiadam z Audexa, to dzwoni jak ładnie. Odbieram zieloną słuchawką.
Dzień dobry, Michale. Dzień dobry, Krzysztofie. Powinno mnie być słychać. Słychać. Tylko, że nie słychać mnie na antenie. Dokładnie. No słychać cię na antenie z mikrofonu. Musiałbym tu zrobić... Tak, ale musiałbyś wtedy telefon przyłożyć do mikrofonu, żeby nawet, było mnie nawet słychać nie tam. To, nawet nie natomiast to, czy macie tam. Połączenie HD Voice? Nie mamy połączenia HD Voice. Sprawdzam. Nie mamy połączenia HD Voice. Nie, nie mamy teraz HD ale Voice. Mamy... O, mogę zrobić tak na szybko. To mogę zrobić... O. A nie. Podłączysz pewnie jakiś kabelek do... telefonu. O. Tak, o. Tak na bardzo szybko. I teraz już słyszę, że mnie słychać. Tak. Dokładnie, także jestem. I teraz czerwoną słuchawką się rozłączam. O. Było słychać, jak nacisnąłem na pewno przycisk. Dobrze. Krzysztof się rozłączył rzeczywiście, ale mi chodziło jeszcze zanim wpadliśmy na ten pomysł, żeby pokazać wam, drodzy słuchacze, połączenie, to ja miałem taki pomysł trochę inny, bo wiadomo, że ta klawiatura do pisania tekstu no nie jest dla naszego języka polskiego najfortunniejszym rozwiązaniem, ale załóżmy, że ktoś nie chciałby pisać wiadomości SMS z polskimi znakami. Czy jest w stanie, jeśli tak, to gdzie, jak to wygląda? Ja mam klawiaturę, ja używam klawiatury Dragon Swipe i ta klawiatura w tym telefonie niestety nie pozwala na pisanie literek za pomocą klawiatury fizycznej. Natomiast jest wbudowana w telefon klawiatura już w tego Androida. Ona się nazywa Android IS czy coś takiego, czy IS. Jeśli ją wybierzemy jako klawiaturę domyślną, wtedy można pisać bez polskich literek, ale tak jak tu już Robert wspomniał, bez znaków interpunkcyjnych tam a nie czy ma. Tak samo, jest, nie ma kropki, przecinka, zapytań, duży, nic, czy jest jakiś duży problem, żebyś to przełączył i żebyś to pokazał, czy to jest gdzieś tam sporo grzebania w systemie? Zaraz spróbujemy. Ustawienia. Spróbujemy. Aż to powiadomienia przychodzą. System. Kopia i kasowanie harmonogram. Opcje program drukowanie. Ułatwienia dostępu. Ułatwienia dostępu. Przeczytaj na głos. No i teraz. Wybrano. Talkback. Wybrano. Switch act. Wybrano. Remap boot. Wybrano. Audex. Wybrano. Truebhone. Wybrano. Napisy. Wybrano. Gesty powiększania. Wybrano. Duży tekst. Wybrano. Tekst o dużym kątem. Wybrano. Autoobraz. Wybrano. Wypowiadaj. Wybrano. Skrót ułatwień. Wybrano. Zamiana tekstu na. Wybrano. Czas dotknięcia i przytrzymania. Krót. Wybrano. Szybki rozruch. Wybrano. Inwersja kolorów. Funkcja X. Wybrano. Korekcja kolorów. Był. Wyświetl. To będzie chyba tutaj wybrano, w tych. Wybrano. Skrót ułatwień. Wybrano. Wypowiadaj hasła na. Wybrano. Autoobracanie ekranu. Wybrano. Tekst o dużym kontraście. Wybrano. A nie ma gdzieś w ustawieniach klawiatury jako takiej? Nie ma, niestety. Spróbujemy na zewnątrz. O, tu. O. Kopia i kasowanie. Data i czas. Harmonogram. Ekran. Kopia i kasowanie. System. Data i czas. Harmonogram. No i to jest właśnie to, o czym ja mówiłem, że on jest nie w tym miejscu. Data i czas. Harmonogram włączania i system. Kopia i kasowanie. Język i wprowadzanie. Język i wprowadzanie. Mamy. I teraz mamy. Słownik osobisty, klawiatura i wprowadzanie tekstu. Sprawdzanie pisowni, sprawdzanie, wybrano, sprawdzanie pisowni, słownik osobisty, język polski. Wybrano, słownik osobisty, klawiatura i wprowadzanie tekstu. Obecna klawiatura, klawiatura międzynarodowa, Swipe Plus Dragon. I to chyba tu. Zmień klawiaturę. Wyświetl. Tak. Nie zaznaczono, przycisk opcji, polski, klawiatura Android, AOSP. To jest to. AOSP. Tak, to jest oryginalna, tak. Wyświetlam elementy od i teraz 1 do 6, już stąd wyjdę. Wiadomości. Wiadomości. Nowa wiadomość. Wiadomości. Pisz nazwę lub numer. Pole edycji. 1. A. R. Pisz wiadomość tekstową. Pokazuje klawiaturę w trybie SMS. Koniec pola. A. Teraz piszę z klawiatury. D. Aha. D, J, G, J, M, T, P.
tak? Mogę sobie tutaj wpisywać literki, ale to są tylko angielskie. I to działa tak jak w Nokiach, jak rozumiem, tak? Na przykład, że tam tak. Dwójka to jest A, B, C. Tak? Dokładnie. I A, B, zaraz muszę sobie to skasować, bo... A czym kasujemy? Już nie ma miejsca na... Tym klawiszem. Tym samym, o którym mówiłem, nad czerwoną słuchawką tym. Okej. Okay. Tak, tutaj kasowanie bez problemu chodzi. Jasne. Usuwa się bardzo ładnie. Dwa. Natomiast też nie zrobimy, Michale, żeby nie było odstępu. A zero nie działa. A zero nie działa jako spacja? O ile pamiętam, to nie. Zaraz zobaczymy. Za chwilę sprawdzimy, ale... Zero. Aha. Zero. Nie. Zero jako zero. To smutne, no. To smutne, tak. No, to jest niestety... No, ale... To jest niestety to. Ale tutaj mamy... Natomiast Krzysztof radzi sobie z dotykową klawiaturą. No tak, tylko... Bezproblemowo. Tak. To się zgadza i to... Tylko nie o to chodzi, i wszystko nie? Fajnie, tylko nie o to chodzi i nie po to wydajesz... No stąd dlatego... I dlatego ja, no, że tak powiem, sprzedałem. Zrezygnowałeś. Telefon, tak? Dokładnie, no. Bo ja nie radzę sobie z dotykiem tak dobrze jak Krzysztof. Żeby nie być... Wiesz, Robercie, z drugiej strony, to gdybyś radził sobie z dotykiem, to mógłbyś sobie kupić dowolny telefon, a właśnie z myślą o fizycznej klawiaturze chciałeś mieć właśnie ten telefon i liczyłeś na to, że będzie on spełniał twoje oczekiwania. To też no stąd też takie ostrzeżenie dla słuchaczy, że jeżeli nie mamy jednak telefonu na europejskim rynku, nawet pomimo tego, jeśli on ma wbudowany język polski, bo on ma wbudowany język polski, ten telefon, żeby oczywiście nie było, to raczej, żeby się w to nie bawić, bo... Żeby nie być gołosłownym, to literka A. A. I teraz dwa razy dwójeczka. B. Tak, trzy razy. C. Także, tak jak w Nokiach. Tak, no, pod tym względem musimy to z dotykowego. Natomiast musimy... wszystkie spacje, przecinki, kropki, zapytajniki, ja już nie wspomnę o polskich diakrytykach. Ale ja jestem, słuchajcie, w szoku naprawdę, bo ja rozumiem wszystko, że mogą nie działać polskie znaki, bo tego ktoś nie przewidział, ale że ktoś nie pomyślał o tym, żeby w klawiaturze uwzględnić spację albo podstawową interpunkcję, no to mi się w głowie nie mieści, tak szczerze mówiąc. No cóż, no... Różnie, są różne, ale jeszcze jedno... Wiesz, możesz zainstalować Traditional T9 keyboard i pisząc wtedy po angielsku masz spację, normalnie po... A kropkę, przecinek, pytajnik? Też, ale to jest tylko po angielsku. No i musisz mieć wtedy język telefonu na angielski ustawiony. Myślałem, że może pod jedynką, ale nie, pod jedynką jest jedynka. Nie ma tak łatwo, ja już naprawdę... Przerobiłeś sprawę, mój przerobiłem, bo naprawdę sprowadzenie tego telefonu to było troszkę nerwówki, bo wiadomo jak to jest, tak? To, a dlaczego? Nie zginie na pocztę, może inaczej, coś, to tak? Dlaczego, a dlaczego w ogóle było trochę nerwówki, to jakie problemy były? No bo wiadomo, tutaj przytrzymali na tamożni, czyli na składzie celnym, a tu jeszcze coś tam, to trzeba było śledzić, gdzie to jest, żeby to nie zginęło, tak? No, dlatego taka nerwówka, nie? Poza tym człowiek zapłacił pieniądze i czy ich nie stracił, no to trochę nerwówki było, tak? No, nie no, wiesz. Jestem przyzwyczajony do tego, że płacę towar, dostaję telefon, czy cokolwiek, tak? Generalnie. Pytam a dlatego, tutaj Robercie... była opcja trzy tygodnie czekania. Pytam tak? Dlatego, a najpierw Robercie... trzeba zapłacić pieniądze. No. Robercie, czy mogę zapytać? Dziękuję. Bo pytam dlatego... Pytam dlatego... Zacietrzewił się nam Robert. Dokładnie. A ja pytam dlatego, że ja przecież też kupowałem, zdaje się, z Hongkongu czy z Tajwanu. Już teraz nawet nie pamiętam, skąd mi ten rejestrator iPhone'owy przyszedł i takiego problemu nie było. Inny problem ja miałem, bo przyszła mi jeszcze tam informacja z agencji celnej, że oprócz tego, co ja zapłaciłem, to jeszcze muszę
swoją drogą coś tam zapłacić dodatkowo. Ty takich problemów w tym przypadku nie miałeś, ale czekałeś za to 3 tygodnie. Ja nie czekałem 3 tygodni, a czekałem tam zaledwie kilka dni i bezproblemowo mogłem tę przesyłkę śledzić. Więc to jest to nie, no, taka to, sytuacja. No to to samo, ale ja uważam, że w przypadku tych przesyłek zagranicznych, jakiekolwiek one były, to jednak nerwówka jakaś jest. No bo to zaginie, to coś tam. Ale powiem więcej. Ostatnio polską przesyłkę wykupiłem na 24 godziny, usługa kurierska, no dopiero po 5 dniach doszła i to jeszcze ktoś musiał iść i ją odebrać w punkcie odbioru kuriera. Ale to są takie niuanse, jak się wysyła z daleka. Natomiast przy samym telefonie... Nie tylko, z Polski też do Polski. Przy samym telefonie jakby... Wracając do tematu... No właśnie. Są pewne problemy właśnie tutaj, jak chodzi o tą polską klawiaturę i tak dalej. Ja podejrzewam, że jeśli ten telefon pokaże się w Polsce za jakiś czas, o ile w ogóle, bo... No nie wszystko nam się z Chin w Polsce pokazuje, to może ktoś pomyśli nad tą klawiaturą bardziej, przystosowując go na nasz rynek, tak? Bo to było przystosowanie przez człowieka stamtąd. Nikt z Polaków nie ingerował, tudzieżby z Europejczyków, że tak powiem, nie ingerował w ten telefon, więc może jacyś programiści europejscy, polscy, czy jak jacyś tam inni jakby zweryfikują sprawę tej klawiatury i może będzie możliwość pisania polskich diakrytyków na tej fizycznej klawiaturze, ale to się okaże niebawem. Jasne, ja to tak znaczy, jeszcze... Za... Ja chciałem, no. chciałem niestety zgasić te wspaniałe myśli, dlaczego tego nie będzie w Polsce, telefon nie będzie w Polsce ze względu na PMR-kę. Ponieważ, tak. Ponieważ u nas w Polsce jest to zabronione, jest zabroniony tak szeroki zakres częstotliwości w PMR. To można to jakoś programowo ograniczyć być może, więc to chyba, że tak. Więc to nie jest wcale chyba wykluczone, że ten telefon się u nas pojawi, aczkolwiek ja jakoś nadziei bym w tym nie pokładał, bo telefony z klawiaturą nie cieszą się u nas w Polsce jakąś wielką popularnością. No i są przede wszystkim, tak? To ten smartfony. Jeden w tą czy w tą nie no ma właśnie znaczenia, ich nie ma za tak, dużo. No, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma telefonów z klawiaturą, nie Słuchajcie, ma. Oczywiście jakieś telefony typu MyPhone, no to Smarta, wiadomo, ale, ale to nie są nie dla nas telefony. Też wypuścił. Wine Smarta już nie ma w sprzedaży, Samsung nic nie wypuścił. Wypuścił, jest bo widziałem w sklepie, w komisie. A w komisie to jest... może jakiś z Chin sprowadzany, ale nie, nie wiem, był Samsung nic nie wypuścił. Chyba, że Samsung z klawiaturą, ale bez Androida. Na jakimś bo, takie, nie wiem, bo takich bo telefonów to jest trochę, są. Oczywiście, ale te telefony nie są obsługiwalne przez nas, no, Krzysztofie. Dokładnie. Nic nie przyjrzałem nie się, widziałem tam. Przez szybę. Wiem, że był Samsung i miał klawiaturę, więc nie wiem. Może być natomiast bez Androida na własnym systemie jakimś tam i w tym momencie on jest dla nas... Także nie, tych telefonów, słuchajcie, z klawiaturą, telefonów to nie, klawiaturą nie ma. Nie. Ja bym powiedział, że nie ma w ogóle w tej chwili. Nic. Z klawiaturą i z Androidem jednocześnie. Bo z klawiaturą i z systemem własnym, a, oczywiście, że są. Ja jestem ciekaw, ale no, czy, one są nie do obsługi. Czy Apple wypuści coś z klawiaturą? To tak czysto hipotetycznie. Ja to w ten sposób skwituję i myślę, że nic więcej dodawać nie muszę. Dobrze, ale słuchajcie, bądźmy poważni i zejdźmy na ziemię. Jeszcze raz w życiu. Właśnie, i porozmawiajmy jeszcze trochę o tym telefonie. Wartość dodana w postaci klawiatury. Do czego jeszcze nam się może przydać? Dzwonienie, to już wiemy. Jakoś się da. Odbieranie. Da się. Pisanie SMS-ów. No, jak
ktoś jakoś sobie... Jakoś też się da? Jak ktoś będzie sobie co chwilę klikał na ekranie w spację, to też się da. Spację? Super. To się da. Znaczy nie, no można zainstalować Dragona, go wykupić i wtedy dyktujemy głosowo. Robercie, przepraszam bardzo, ale to nie jest pisanie z klawiatury. Ja się pytam o klawiaturę, a nie o ekran dotykowy. Bo ekran dotykowy ja mam w każdym innym telefonie. Używam go i co, i wtedy klawiatura, ale jedna jest wygodna rzecz w tej klawiaturze, jak dla mnie oczywiście. No. W momencie, kiedy piszę SMS-a głosowo, powiedzmy tak, a to różnie bywa z tym rozpoznawaniem, więc na przykład mówię do telefonu, pisząc SMS-a, mówię, no i tutaj podaję ci mój numer telefonu, tak? Koniec, no, napisało się, a resztę z klawiaturki, bo już mam tylko cyferki, nie mogę pisać jakby literek, więc siłą rzeczy mogę spokojnie ten numer podać z klawiatury. Jakieś, no nie wiem, wpisywanie numerów kont, jakieś tego typu rzeczy, no to może nam to jakoś ułatwić. To się da. No, aha, jeszcze jedna rzecz jest, ja tego nie ogarniałem, przyznam się bez bicia, ale chyba z tego, co mnie się przypomina, to Robert ogarniał temat. Jak chodzi o dzwonienie z tego telefonu na różnego rodzaju IVR-y. Mnie nie udało się w IVR-ze nic zrobić klawiaturą fizyczną. Bo może dlatego, że po masz prostu... trufona. Dlatego, że masz trufona, dokładnie. W momencie, gdy mamy... Ten telefon w ogóle się inaczej zachowuje, jak mamy normalną, wbudowaną aplikację. Wtedy normalnie słychać, jak te wybierają się te przyciski. Słychać normalnie, nie wyświetlam coś tam, tylko normalnie 8, 2, coś tam. Normalnie to wszystko słychać, to wszystko jest bezproblemowo obsługiwane. Ja dlaczego się zdziwiłem, bo wtedy, kiedy mówiłeś, że nano SIM karta, a ja mówiłem, że mikro, a ja mam w swoim telefonie mikro i ja wiedziałem, że tej karty nie da się nic wyłamać, a ja na swojej karcie to sprawdzałem i to wszystko tam jak najbardziej no, mój działa. Błąd, tak. Tylko właśnie mówię, na wbudowanej aplikacji. To jest kwestia Androida niestety. Każda aplikacja inaczej powoduje, że inaczej coś się zachowa. I to już kwestia jest tego, jak co dobierzemy. No ty wolisz trufona ze względu na kontrasty, jakieś tam powiększenia. Ja bym został przy wbudowanej na przykład aplikacji, bo tak. A ktoś by został jeszcze, na przykład wybrał Xdialera. Albo na jeszcze przykład. A ktoś by został przy telefonie stacjonarnym, który u kogoś z was znowu zadzwonił. Tak, u mnie znowu Roberta. Zadzwonił, tak, ale już został odebrany przez ochronę, że tak powiem. Także spokojnie. No tak, no jest studio, jest ochrona. I... Panowie, chłopcy tam na bramie podsumowując, Robercie, jako osobę, która nic nie widzi i jednak bardziej i więcej oczekuje, mam wrażenie, od tego telefonu, to jako pierwszego ciebie zapytam. Chociaż skoro się pozbyłeś, to już wiadomo chyba, jaka będzie odpowiedź. Ja sprzedałem, gdybym nie mógł, to bym nie sprzedawał, może tak. Ale używałbyś? Nie mógł. Ale używałbyś? Wiesz co, próbowałbym. Może bym próbował jakoś obejść ten Dragonem właśnie, to pisanie, może jakoś, wiesz, coś bym próbował z tym robić, no bo ja, wiesz, natomiast, że nadarzyła się okazja sprzedaży, to sprzedałem, tak? To nie zachęca mnie to tak jak Winesmart, tak? Że naprawdę Winesmart mi po prostu spełnił moje oczekiwania. Ładnie wygląda i jest może bardziej taki... Nie wiem, czy ładnie wygląda, ale mogę zrobić tam to, czego oczekuję. Począwszy od napisania SMS-a, skończywszy po różne inne jakieś tam rzeczy, tak? Bez większego problemu. Tutaj jest troszkę inaczej. Plusem telefonu jest to niewątpliwie, że ma więcej pamięci tego nowszego Androida i że można przenosić te aplikacje, bo to jest jednak dosyć istotnie w dobie dzisiejszej. Natomiast minusem i na tym, na czym się
naprawdę zawiodłem tutaj, to jest ta obsługa z klawiatury fizycznej, tak? Ja myślałem, że... Bo powiem szczerze, mi nie zależało na żadnej krótkofalówce. Ja traktowałem krótkofalówkę jako wartość dodana. Natomiast myślałem, że będę mógł obsłużyć ten telefon z klawiatury tak, jak obsługuje się OneSmarta. No, okazało się, że Rosjanie, którzy mają traditional T9 keyboard, mogą to zrobić bez problemu. Natomiast z racji tego, że u mnie tego nie ma, to programowanie nie obsługuje polskiego języka, no po prostu jest to niemożliwe. No i w tym momencie tracimy na tym dużo. Tak? Czyli kupowanie telefonu dla klawiatury. Czyli kupowanie tego telefonu dla klawiatury nie mija jest się to z celem. Mija się z celem, tak. Tak, niestety. Jak chcemy mieć telefon z Androidem, no to ewentualnie, no bo podzespoły on ma całkiem chyba niezłe. Są telefony, które nie mają lepsze, ale podzespoły naprawdę ma niezłe. No chyba, że komuś zależy na LTE, bo LTE nie ma, to przypomnijmy. Ale jeżeli nie zależy nie komuś na LTE, a zależy na przykład na dwóch kartach SIM, no to jest to całkiem fajna opcja. Przede wszystkim telefon jest wytrzymały. Ale przede wszystkim jak ktoś ma słaby zasięg, tak. Ale jak ktoś ma też słaby zasięg danej sieci, to też jest bardzo dobre rozwiązanie. A Krzysztofie, jeszcze tak zapytam, jak z GPS-em? Jak twoje wrażenia z jakiejś aplikacji do nawigowania? Moje wrażenia z GPS-em są bardzo pozytywne. Używam Dotwalkera i jak chodzi o rezultaty z tą aplikacją na tym telefonie, no to powiem, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. GPS ładnie chodzi, naprawdę. Zdarzyło mi się ani razu, żeby w trakcie takiej pogody brzydkiej, gdzie no, satelity są w różny sposób pozasłaniane przez jakieś chmury, jakieś, nie wiem, atmosferyczne sprawy, gdzie jest po prostu, no, jak jest, tak? Nie zdarzyło mi się, żeby ten telefon znalazł mniej niż 4 satelity w taką pogodę, także no to jest dosyć fajny wynik, jak chodzi tutaj o GPS-a, który, przypomnijmy, nie jest wspomagany tym internetowym. Tak, ja jeszcze powiem też z własnego doświadczenia. Ja mieszkam w domku jednorodzinnym, tu jest pięterko, nie jest to żelbet, ale powiem tak, taki na przykład OneSmart nie jest w stanie złapać fiksa w środku, a tutaj ten telefon łapie. Tego fiksa łapie po mniej więcej pół minuty. Mhm. Także jeśli chodzi o to, to po prostu to jest wyśrubowane na... No tak samo jak Wi-Fi tutaj, to... No Wi-Fi to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo czułe, bo jest. Ja już też miałem porównanie z tym Huawei'em, który nam wtedy wysiadł, że przypomnę, to Wi-Fi tutaj jest trochę lepsze. Ponieważ ja jak na Huawei miałem swoją sieć i byłem na zewnątrz, dochodząc do bramy, złapałem tą moją sieć już przy bramie. Natomiast ten telefon złapał mi moją sieć jakieś, ja wiem, z 50 metrów od bramy. No to już nie jest no tak, to jest nieźle. Z ciekawości, miałeś wtedy antenę przykręconą, czy nie? Nie. Tak w ogóle, nie, tak w ogóle właśnie, używasz tej anteny tak na co dzień, która jest przykręcona, czy wiesz czy co, nie używam, dlatego że nie używam PMR-ki po pierwsze, po drugie mam tutaj na tyle dobry zasięg, że nie potrzebuję go poprawiać, aczkolwiek jestem jakby miłośnikiem gór, Bieszczad i tak dalej, więc może się kiedyś przyda, to jest na takiej zasadzie, wiesz, leży, a nóż widelec się przyda. No pewnie. No ona tak też trochę wystaje, więc jest taka średnio komfortowa. W ogóle czyni z tego telefonu taki oldschoolowy, rzekłbym, wynalazek. Ktoś, jak będziemy szli z tym po ulicy, to ktoś się może zastanowić, że co to, ktoś z bezprzewodowym telefonem idzie? Bo to przecież już... coś w tym jest. A może ale naprawdę, gdyby nie to, że ta klawiatura właśnie jest tak obsługiwana, jak jest, to naprawdę ten telefon by... Oj. Bo jeśli chodzi o zasięgi i takie rzeczy,
przede wszystkim bardzo stabilny internet, nie LTE, ale ten HSPA, HSDPA, HSPA+, ten internet, ten 21 Mbps, on naprawdę jest stabilny na tym telefonie. No nie ukrywajmy, że ten telefon, tak jak wspomnieliśmy na początku, jest to telefon, który służy ludziom, którzy pracują w trudnych warunkach. Najczęściej są to warunki na tyle trudne, na jakichś różnych, nie wiem, jak to nazwać, obszarach, na nie wiem, budowach, polach czy coś. Tak, gdzie, pola, gdzie raczej, bo tutaj lasy. Zmierzam do tego, że tego LTE nie ma. Po prostu w takich sytuacjach to LTE wcale tak się raczej nie sprawdza, tak? Bo nie ma aż takiego pokrycia, a jednak internet ten normalny, mamy go już prawie wszędzie, tak? Więc nie ma co kłaść takiego nacisku, że o, nie ma LTE, LTE to jest telefon już. No nie, minus, no nie zgodzę się, Krzysztofie, że nie ma co kłaść nacisku, bo to jest też gdzieś tam ważne, jeżeli ktoś, a przypuszczam, że no, nikt albo bardzo niewielu z naszych słuchaczy, podkreślam, z naszych słuchaczy, to są pracownicy fizyczni, którzy będą tego telefonu używać właśnie na jakiejś budowie. Ja już abstrahuję od tego z myślą o kim, o czym i o jakich sytuacjach telefon został zaprojektowany. Ale musimy na to też patrzeć z naszej perspektywy, bo z naszej perspektywy jest robiona ta audycja. Więc to no tak, jest niewidomy minus. Niewidomy w Land Roverze w samochodzie. No, więc, więc to jest minus, że nie ma LTE. No, ja powiem tak, jest jeżeli... jakiś minus. Jeżeli w moim LG One Smartie mogę maksymalnie uzyskać z LTE 30 megabitów, a tu 21, to ja wiem, czy taki wielki. No fakt, że iPhone'y rzeczywiście sobie dużo lepiej z tym radzą. No ja ostatnio natomiast w iPhone'ie tam ja uzyskałem, naszej... że 140 megabitów na LTE, więc... No właśnie, ale tutaj... Natomiast ja chciałem inna rzecz. Perspektywa, jeśli chodzi o osobę niewidome i Land Rovera. Wszelkie gabinety fizjoterapeutyczne, gabinety masażu i tego typu, gdzie tam zasięg telefonii komórkowej jest mocno ograniczony, po prostu przez architekturę tych budynków. I przez sprzęt, który pracuje, bo tam jest dużo sprzętu elektrycznego. Tak, i tam naprawdę ten telefon może się przydać jako naprawdę trzymający zasięg ładnie i trzymający ten internet. Taki. Dokładnie, no. Te 21 megabitów spokojnie. To jest kwestia wyboru, czy ktoś po prostu. No i co jeszcze? Bateria. Mhm. Bateria. No, bateria mi, powiem szczerze, na czuwaniu sprawdziłem mniej więcej 3,5 dnia. Jak nie dzwonię nigdzie i tak dalej. No to jak, nawet na, dzisiejsze, się nim... to jak na dzisiejsze telefony, to chyba nie jest tak najgorzej. Jest bardzo dobrze, jak na tego typu właśnie smartfony. Także jest ja... fajnie. Także, no, można tutaj, że tak powiem, polemizować w pewnym kwestii. Mówię, minus to jest ta obsługa z klawiatury. To jest duży minus, ja nie ukrywam, tak? Ale poza tym, no to... No i to, że nie ma tego LTE, no może być... Wiecie, no i pytanie, czy no jeżeli tak obsługa z klawiatury nie jest taka, jakiej byśmy sobie życzyli, to pozostaje pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi, szczerze mówiąc, może wy znacie, więc je zadam. Czy za podobne pieniądze jesteśmy w stanie dostać w Polsce, bez gdzieś tam zabawy z przesyłkami zagranicznymi, od osoby, która chyba tak naprawdę nie ma statusu firmy nawet, bo ty, Robercie, dostałeś za to jakąś fakturę, czy nie? Nie, nie, nie. Więc nie. To jest po prostu w ogóle takie, no powiedziałbym, sprowadzanie od osoby, która no, oczywiście podejrzewam, że jest osobą wiarygodną w naszym środowisku, gdzieś tam znaną, zwłaszcza w Rosji. Natomiast no nie jest to ani żadna firma, więc i w przypadku gwarancji jakichkolwiek też mamy problem i podobne kwestie. Tak podejrzewam, że może być, co nie znaczy, że być musi, ale czy za podobne pieniądze telefonu o podobnych możliwościach tyle, że bez klawiatury byśmy nie dostali w Polsce? Powiem tak, przed audycją wspominałem tobie, Michale, że
Jeden jedyny model Land Rovera jest na Allegro, ale to jest A2, ten to jest N2, tamten jest A2. Aha. I ten A2 jest również z klawiaturą, ale niestety tak, nie posiada tej PMR-ki w ogóle. Nie posiada tej miarki, która tutaj jest. No ale miarka, umówmy się, nie jest nam przydatna. Na mnie, ale to mówię po prostu o różnicach, tak? Nie ma tej miarki. Nie ma kompasu, który tutaj jest. A kompas, kompas to akurat przydatna rzecz tam czasem w nawigacji. Kompas przydatna tak, rzecz. Tylko nie dla nas. Dla nas on jest o tyle przydatny, że podaje nam długość, szerokość, ale sama igła jest graficzna, więc... Ale czy programy GPS, ale nie o to chodzi, programy GPS programy mogą... typu Dotwalker i tak dalej, one, korzystają z one niego, z tego tak. Korzystają. Tak, tak, ale one nie, ja mówię korzystają. O tych... Ja mówię o tej. A jak nie ma, to płaczą, więc... że coś jest nie tak. Dokładnie, więc tak. To jest ważne. Nie, ale to ja mówię, ja mówię o tej aplikacji, która jest w telefonie. Dotwalkera jakby pomijam w tym momencie, mówię o samej... No, to źle, że pomijasz, bo to jest ważne akurat. Okej, okay. No, ale kontynuuj. O Dotwalkerze powiedzieliśmy, tak? Więc ja po prostu mówię o różnicach telefonu. No i dobrze, czyli tak, kompas. No i jest chyba lekko mniejszy od tego, od tej N-ki. I w zasadzie chyba tyle, czym on się tam różni między tym a tym. No i chyba kosztuje 400 zł, jak dobrze pamiętam, bo ten tutaj Robert powiedział 600, tamten kosztuje, jak dobrze pamiętam, 400 i to jest jeden, jedyny Land Rover na całym Allegro, nie znaleźliśmy ze znajomym, zresztą widzącym, więcej Land Roverów, jak chodzi o telefony, bo samochody są. A propos jeszcze A2, to on jest z klawiaturą QWERTY, a nie taką nukioską, o ile pamiętam. Tak, ile tak, dokładnie. Ale może, by się lepiej pisało. Może by się nie lepiej wiem. Pisało. Nie wiem. Aczkolwiek za 600 zł, powiem szczerze... No pewnie zapomnieliśmy jeszcze... Pewnie spacja tam jest. Zapomnieliśmy jeszcze istotnej rzeczy, która może nie jest aż tak przydatna, chociaż niekoniecznie zupełnie nie jest przydatna osobom niewidomym. Ja osobiście, jak mi się już wszystko wykończy, to korzystam. Mianowicie mam tu na myśli radio FM, które ten telefon posiada i to radio działa całkiem fajnie. Przejechałem się po mieście słuchając radia na tym telefonie. Powiem wam, że jest stabilnie. Naprawdę już na pograniczu jakby na skraju miasta coś tam zaczyna szumieć, ale jak się jeździ po mieście, to raczej trudno o jakieś zachwianie sygnału radiowego jakiegokolwiek, bo próbowałem na różnych stacjach. No i tak było jeszcze dokręcić antenę, to radio FM jeszcze jest lepsze z tą dokręconą anteną. No nie wiem, nie próbowałem, bo bez słuchawek właśnie, to nie działa, więc... A, no to szkoda, kurczę, to szkoda, bo ja myślałem, że to by był w końcu pierwszy telefon, w którym miałoby szansę działać radio FM bez słuchawek, bo ja mam myślałem antenę. Na początku, że wystarczy mi antena, no dokręciłem, ale to nic nie dało, więc niestety słuchawki, jak próbowałem włączyć radio bez słuchawek, to od razu był komunikat podłącz słuchawki. No ale tak jak mówię, radio działa dobrze i dla osób widzących, uwaga, radio ma RDS-a i to dosyć fajnego, bo RDS jest trzylinijkowy, więc informacji tam dużo, to nie jest przesuwny RDS, tylko taki zniki pokaż. A czy czyta gadacz tego RDS-a? Tak. O, widzicie, no to też może być jakieś. Oczywiście, oczywiście. Możemy się dowiedzieć, co jest w danej chwili w radiu grane, informacje o pogodzie, wszystko, co tam sobie chcemy z tego RDS-a zczytać, to zczytamy za pomocą czy to Talkbacka, czy nawet Shina też. Także no to się da. Czyli to tak da. Podsumowując. Aha, ja jeszcze tylko wspomnę, że Shine ma obsługę klawiatury tej fizycznej, troszeczkę ulepszoną, więc tutaj jeżeli użyjemy tak zwanego accessibility focusa, to ten Shine będzie troszkę lepiej nam współpracował. Trochę lepiej chodził.
Tak, tak. Przy klawiaturze, tak? No ale to Shine ma takie, to TalkBack tego nie ma, więc... Szkoda, że Shine jest nierozwijany, no ale to już jest temat na inną rzecz, tak. Czyli podsumowując, telefon, jeżeli chodzi o podzespoły, naprawdę dobry. Jeżeli chodzi o konstrukcję, no to też naprawdę dobra, mocna, solidna. Kawał dobrego kloca, tak. Powiedział. I jeszcze w dodatku z miarką, tylko że dla nas niedostępną. Jeżeli chodzi o klawiaturę, rozczarowanie duże. Ma też latarkę, to też... tak, to ja mówiłem, że tam jest kompas, latarka i chyba jest Dalmierz albo coś takiego, jakaś taka aplikacja jest. Ale to w tym Atul. Ta latarka jest dosyć mocna, ona się może czasami przydać, jak gdzieś z kimś nawet idziemy. Zwłaszcza zimą i jest trochę ciemno, bo słońce szybko zachodzi. Śmiem twierdzić, że ta latarka ma zasięg gdzieś chyba do 100 metrów, taka dosyć fajna. No mocna jest, mocna latarka. To rzeczywiście nieźle. Natomiast no, zdecydowanie źle jest z klawiaturą, bo jeżeli ktoś liczy na to, że ten telefon będzie super fajny, dostępny z klawiatury, no to odebrać, rozłączyć to można, zadzwonić, jeżeli używamy domyślnego dialera, też się da, z niedomyślnym bywa różnie, pisanie dokładnie bez polskich znaków i bez spacji nie przestanie mnie to bawić z tą spacją, naprawdę. Może to jest jakiś nowy sposób kodowania, wiesz, taki ludzie kiedyś pisali, żeby dla niepoznaki, nie wiem, były takie zabawy, nie, no wiecie, że ktoś pisał. To po prostu to jest chyba chodzi o co innego, słuchajcie, bo w SMS chodzi o to, żeby więcej tekstu w SMS-ie napisać po prostu bez spacji. Bo spacja jest jako znak liczona. Dokładnie. A w SMS-ie mam tylko 160 znaków, to jeszcze spacja do tego. Tak. To patrzcie, ile znaków można zaoszczędzić bez tej spacji. Ale, a czytnik ekranu i tak nam to przeczyta. Jeżeli ktoś wyjdzie z takiego założenia. Ciągiem. Dokładnie. Jeżeli ktoś wyjdzie z takiego założenia, to okej. Kropek żadnych interpunkcji natomiast nie mamy też. Mogę powiedzieć, że bardzo fajnie aparat sobie radzi z Abbey Fine Readerem, z tymi aplikacjami z EYD, z rozpoznawaniem właśnie. Pomimo tego, że ma 5 megapikseli, ale naprawdę te fokusy i ta cała tam elektronika, która jest zawarta, naprawdę to fajnie działa. I to tak, ja jestem sam zdziwiony, że aż tak dobrze. Potwierdzam, bo kiedyś jak dzwoniłem na Be My Eyes, to się mnie też pytali, co to jest za telefon, że tak wyraźnie widać. I się zdziwili. A naprawdę 5 megapikseli to naprawdę niewiele. To jest, no co to jest? To jest mało, tak. A jednak to potrafi. W dobie aparatów zwykłych, normalnych, które mają po 16 megapikseli więcej. Tak. Także... Natomiast zadałeś pytanie, czy można za 600 zł dostać coś takiego tylko bez klawiatury. Wiesz co, ja myślę, że tak. Tylko, że to nie będzie żadna marka, tylko coś, nie wiem, może z jakichś hipermarketów albo z jakiejś taka, wiesz, produkcja. W Biedronce niedawno były smartfony. Albo coś w Biedronce właśnie. Jakieś kolorowo można kupić mniej więcej za 150 zł. Który da się obsłużyć jakoś tam tym talkbackiem. Ale kolorowo z kolei, tak jak WineSmart, ma mało pamięci i... No, i... no mi chodziło no, ale o coś nie te podzespoły, nie te podzespoły. Nie, no mi chodziło coś o coś porównywalnego. Coś porównywalnego to... Nie, no kolorowo ma czterordzeniowy procesor, no sorry. Nie, ale nie tylko chodzi o procesor, mi chodzi, wiesz, i o te foto, i o tego GPS-a i o całą resztę jakby. No tak. O całą tą stabilność. To zdecydowanie no nie. Natomiast te jakieś takie telefony typu Option 3 Dot, czy jakieś takie, one najczęściej są w Tesco i... No one mogą coś tam mniej więcej, ale czy akurat to będzie aż tak na tyle, no to może mieć większy ekran na przykład, ale na przykład nie ma tak stabilnego internetu, nie ma tak dobrego GPS-a, no ciężkie pytanie, tak, zależy na czym nam, jakby, co chcemy osiągnąć, no, przede wszystkim nie ma tak dobrego odbiornika telefonii komórkowej, tak czułego. Bo po co, jak tutaj jest mocny zasięg, tak? Pamiętajmy, że te telefony są robione na dalekie odległości. I to czasami ma jakieś znaczenie. Oczywiście. Tutaj się spisują genialnie. No dobrze, myślę, że naszą audycję można
powoli zakończyć, bo powiedzieliśmy wszystko, co istotne na temat tego urządzenia. Land Rover M2. M2, żeby nie było. M2. Jeśli ktoś jest w stanie wymóc na autorach aplikacji Traditional T9 keyboard, żeby zrobili język polski, ja nie byłem w stanie, pisałem tam i nie tylko, to ten telefon zwiększy się bardzo, znaczy bardzo na wartości. Jego użyteczność. Jego użyteczność wzrośnie. Dlatego, że ta aplikacja, ona bardzo dużo ułatwia w tym telefonie, bo ona wtedy robi za fizyczną klawiaturę i w tym momencie, jeżeli by był język polski, w tym momencie możemy wszystko zrobić za pomocą tej klawiatury już. Napisać SMS-a i tak dalej. Język w tej chwili jest supportowany język rosyjski, niemiecki, francuski i angielski. Natomiast nie ma języka polskiego. Także... Ja powiem z pozycji osoby, która cokolwiek widzi, więc mówiąc z tej pozycji, ja ten telefon osobiście bardzo polecam osobom niedowidzącym, ponieważ na tym telefonie można wiele zrobić, cokolwiek widząc, no i wiele rzeczy przydatnych dla osób takowych tam jest. Z osobami niewidomymi, jak chodzi o ten telefon, jest trochę gorzej, ale też tragedii nie ma. Telefon jest fajny, bo jest mocno zbudowany, on już mi parę razy spadł bezstratnie, można tym zabić, nic się nie stanie, znaczy telefonowi oczywiście. No i generalnie telefon jest fajny, no a co wybierzecie, no to już... To już wasza sprawa. To już wasza sprawa, tak? To już jak to uważa, bo ile... Ja powiem szczerze, nie czuję się przekonany. Tyle wymogów. Ja powiem szczerze, nie czuję się przekonany. Kontakt do Stereolega otwarty. Dokładnie. Można próbować. Może przypomnij to. Stereoleg @mail.ru I Stereoleg też na Skype'ie. Można również go tam znaleźć i można zakupić sobie Land Rover M2. Oczywiście trzeba się dogadać. Tak. Oczywiście, po angielsku albo po rosyjsku. To są chyba otwarci ludzie, myślę, na jakieś propozycje i tak dalej. Dokładnie. A zatem dziękuję wam bardzo. Zapraszamy do korespondencji z Stereolegiem. Dokładnie. A na dziś wam bardzo serdecznie dziękuję. Przypominam, Land Rover M2. Taki telefon omawiali dziś dla słuchaczy Tyflo Podcastu Robert Łabęcki i Krzysztof Bruzda. Dzięki za udział w audycji. Dzięki. I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, do usłyszenia, do następnego spotkania w Tyflo Radiu, w Tyflo Podcaście, gdziekolwiek. Cześć. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.